Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w piosence o porcelanie, kawiarence Dworu Miłosza i chcę, żebyśmy wspólnie powitali naszą gościnę tego wieczoru, pani profesor Marcy Czor jest z nami. Witamy cię. <klucza> Zatytułowaliśmy to spotkanie Humanistka w obliczu zła. I tak się składa, że z Marcy Shore już od jakiegoś czasu uczestniczymy w różnych rozmowach, debatach, panelach. I coraz bardziej te nasze rozmowy zmierzają właśnie do takich tematów jak przemoc, jak zło, jak zabijanie. Dla tych z Państwa, którzy nie byli na naszych wcześniejszych, nie uczestniczyli w naszych wcześniejszych spotkaniach z Marcy Shore, przypomnę, że rozmawialiśmy do tej pory często o filozofii czy dramacie. Spotkania, chyba to było ostatnie spotkanie, rozmawialiśmy o budowaniu mostów, spotykaniu innego, rozmawialiśmy o wielu pozytywnych wartościach. Które Mirka wyczytywała, śledząc dysputy, wybory ideowe intelektualistów, filozofów, twórców Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomnę, przypomnę, że jej pierwsza opublikowana w Polsce książka nosi tytuł Kawior, kawior i Popiół, i jak pamiętacie, Państwo, dotyczy. Tego dramatu zaczarowania i rozczarowania marksizmem. Polskich pisarzy Broniewskiego, Wata, Sterna i wielu innych tuwima, którym, których bardzo ciekawe i głębokie portrety nakreśliła Mirka w tej książce. Jej kolejna książka o popiołach tylko jak to się nazywało Mirko? O smak smak popiołów była już o dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Środkowej i to też była taka opowieść budowana na podstawie rozmów, które Marcy Shore prowadziła w Pradze, w Warszawie, w Budapeszcie, w innych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Potem mieliśmy jej taką książkę, Nowoczesność jako źródło cierpień, kiedy nakreśliła mapę dysput ideowych głównie wobec fenomenologii, poczynając od Husserla, ale zwracając uwagę, że to środowisko, które rozwijało myśl fenomenologiczną, było bardzo mocno zakorzenione w Europie. Środkowo-wschodniej, czyli bohaterami tej książki była i Edith Stein, i Roman Ingarden. I opowieść o ich miłości, na długo zapamiętamy, tą, którą nam ostatnio opowiedziałaś. Ostatnią książką w Polsce wydaną Marcy Shore to jest Noc Ukraińska. I to jest książka, która próbuje dać świadectwo tego, co się wydarzyło w Ukrainie. Od Majdanu, Euromajdanu 2014 roku poczynając. Też książka zbudowana głównie na rozmowach z, z Ukraińcami, których Marsi przeprowadzi, przeprowadziła bardzo, bardzo wiele, i taką próbę zrozumienia, ale też oświetlenia tego co się wydarzyło wtedy w Ukrainie dlaczego ten Majdan stał się tak bardzo ważny dla zrozumienia tego, czym Europa jest, czym świat jest współcześnie. Myślę, że nie będzie wielką przesadzą i przesadą, jeżeli powiem, że dla Marcy Shore to było przełamowe, jedno z tych najważniejszych doświadczeń życiowych. Które, i, I z którego już wyczytywała bardzo wiele tego, co się później wydarzyło i co, co wielu zaskoczyło w lutym marcu 2022 roku, a co wcale nie musiało być zaskoczeniem dla tych, którzy i tą książkę i tę sytuację znali znali wcześniej. Ale ta, właśnie. Wojna w Ukrainie jest tym momentem, w którym na nowo zaczynamy pytać siebie o różne pryncypia i redefini redefiniować często swoje postawy. Będziemy o takim pojęciu wolności rozmawiali za dwa dni z Timothy Snyderem właśnie, a dzisiaj będziemy rozmawiali o problemie zła. Rozmawiali w obliczu zła. To są, ten temat się nieprzypadkowo pojawił. Już od dawna z Mirką o tym rozmawiamy. Niedawno prowadziła taki panel we Wrocławiu, gdzie, w którym uczestniczyłem, w którym też ten temat był jakby w centrum naszej refleksji. Niedługo będziemy rozmawiali wspólnie w Wiedniu o zniewolonym umyśle Czesława Miłosza na nowo. 70 lat równo upływa teraz od opublikowania Zniewolonego Umysłu, i na nowo, ciągle, na nowo powracamy do tej książki. Więc taki jest tło naszej rozmowy. Jeszcze tylko podkreślić, pragnąłbym, że i rozmowa z Mirką, i czytanie jej książek zawsze ma. Takie dwa bieguny dopełniające się, niewykluczające. Nigdy nie są to czysto akademickie prace. Yy, refleksja, którą buduje Marcy Shore, yy, zawsze jakby jest oparta na doświadczeniu ludzkim, na spotkaniu ludzkim, na, rozmow na rozmowach z ludźmi i zawsze jest głęboko zakorzeniona. W biografiach, w postawach życiowych ludzi. Więc takie też stąd też ten temat zła się pojawił nie jako abstrakcyjny dylemat filozoficzny czy teologiczny, ale jako żywe doświadczenie, które, które musimy spróbować nazwać na nowo. Więc może z, od tego zacznę, Birko, od tego pytania. Dlaczego w ogóle zło? Dlaczego humanistka i yy, yy, osoba, która, yy, dla której yy, może najważniejszym jest yy, spotkanie drugiego, yy, koncentruje swoją refleksję na yy, problematyce zła? No, po pierwsze ja chciałbym podziękować no, Krzysztofowi i Państwu, że Państwo ciszy. Um, no zawsze jest dla mnie taka ogromna radość uh, znajdować się znowu w Krasnogrudzie. Um, to jest bardzo specjalne miejsce. No, w jakim sensie to jest zawsze dla mnie cud i <laughs> za każdym razem jak wracam, <laughs> że Krasnogród nadal istnieje. Um, jestem bardzo wdzięczna, że, że mogę tutaj być rozmawiać. No i, i oczywiście ja żałuję, że musimy rozmawiać o złu. <grym> tak, lepiej by było, gdyby to nie było aż tak strasznie aktualny temat. Um, ale ja znajduję się w takiej sytuacji, pewnie nie jestem w tym sama, że nie mogę oderwać od myślenia o, o złu że jestem, może po pierwsze ja powiem, że jestem niewierząca. Jestem niewierząca Żydówką, więc to nie chodzi o metafizykę religijną. Um, ale niedawno ja udzielam uh, wywiadu, interview um, do pana w Kanadzie o wojnę w Ukrainie i pierwsze pytanie ja, brzmiało coś, you know, jak... No, jak intelektualista, no, jak, jak możemy rozmawiać o, o, o takich rzeczach, które są no, być może jak zło w cudzysłowie. I ja odpowiedziałam jako bezrefleksyjnie od razu, że po pierwsze, ja bym nie po, położyła słowo zło w cudzysłowie. Bo to nie jest tylko jakiś abstrakcyjny wątek że mamy do czynienia, mamy do czynienia ze złem um, i że trzeba patrzeć na to w oczy um, i zmagać się z tym. Nie mam żadnego magicznego rozwiązania, ale chyba po pierwsze jest uznać, z czym mamy do czynienia. Ja, ja w tym roku, ja, może ja bym zaczęła... Parę lat temu już że nasz przyjaciel ukraiński, um, muzyk, uh, o, właśnie jak jest gwiazda rakowo, Slava um, Varkarczuk, on do mnie zadzwonił, ja byłam w Wiedniu, i powiedział, że on zna jako bardzo wyjątkowego młodego pisarza z Donetsku. Um, I że ten, ten młody pisarz Um, został złapany przez separatystów i spędził dwa i pół roku um, w takim więzieniu, no, które się nazywa izolacja w Donetsku, już niesłynie więzien. Um, przeżył, um, wrócił do, do Kijowa przez, uh, przez wymiana zakładników. Um, I napisał książkę o swoich doświadczeniach. I no, Sława go poznał, uważał, że to jest bardzo ważna książka. Um, Stanisława Sejew, on ma na imię, on napisał po rosyjsku. Um, I Sława do mnie wysłał, i poprosił o poradę, no, żeby znaleźć ewentualnie wydawnictwo po angielsku. I ja, ja wtedy... Z powodu tego, że no, Sławę mnie poprosił, ja przeczytałam jakiś kawałek, no krótki kawałek tego, tego maszynopisu i, i już, już nie mogłam znosić. To, to już był taki okropnie szczegółowo groteskowy, ceni torturowania. Um, ale czytałam dosyć, żeby byłam w stanie polecić tę książkę um, ewentualnym redaktorom. Um, I dopiero w tym ostatnim roku, kiedy Stasz przyjechał do Stanów um, w związku z promocją um, angielskiego przekładu tej książki, ja zmusiłam się do przeczytania całej książki. Um, to jest wyjątkowa książka, co jest niesamowicie niby elegancko, no taki napisana I, 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 i tam nie ma, ża nie ma żadnego patosu. To jest po prostu, że stoimy twarz w twarz ze złem. Dlaczego jeden człowiek by zrobił coś takiego do innego człowieka? Jak można to zrozumieć? Jak można to złapać? Bo nie ma żadnej dobrej odpowiedzi i, i staż sam on przez cały czas maga się z tym, po co, dlaczego. Do ten facet, który mnie torturuje elektrycznością w piwnicy, w piwnicy tego budynku, w mieście, gdzie sam studiowałam mieszkaniem, to może być ten sam facet, no, obok którego kiedyś stałam w kolejce w piekarnie. no przed wojną. No a pewnie, kiedy nie nosi swojej baleklawi i nie jest momentalnie w tej piwnicy, stoi w kolejce do piekarni. No i być może, kiedy wojna się skończy, będziemy tam stać razem znowu. Więc to pewnie jest człowiek. To pewnie mamy do czynienia z ludźmi. Nie możemy powiedzieć, że oni nie są ludźmi. Um, bo bo wreszcie zresztą znami tych ludzi. To są tak, taki sami ludzi, którzy byli na ulicy ze mną przed to wojną. Um, więc co, jak możemy zorientować się na świecie? Gdzie takie zachowanie jest możliwe? Um, I ja on nie miał odpowiedzi. Ja nie mam odpowiedzi. Ale no, siedząc obok niego, no, u nas. No, już czytawszy tę książkę, myślę sobie, że musimy, musimy zmagać się akurat z tym pytaniem. No Majden był y, takim doświadczeniem, y, o tym mówił niedawno tutaj y, Jarosław Chrycak na, y, podczas wykładu Toniego Dżada. Że był dla wielu ludzi takim doświadczeniem końca postmodernizmu, w takim sensie, że był otwarciem posta postaw wartości czy przywróceniem do języka wartości. Mówi się o Majdanie godności, godnościowym, ale to, co było oczywiste dla Ukraińców, zaczęło też na nowo znaczyć dla ludzi, którzy. Dawno o wartościach nie rozmawiali, albo bali się rozmawiać o wartościach, albo relatywizowali wszelkie tego rodzaju rozmowy, chociaż początkowo no, mówiło się właśnie o wartościach pozytywnych, prawda? powiedzmy, godność, wybory moralne, prawda? które się dokonuje, bohaterstwo. Że to się zaczęło na nowo w języku pojawiać. Różne, rodzaj solidarności, na przykład na Majdanie, który dla twoich rozmówców z ukraińskiej nocy było może najważniejszym doświadczeniem. Jurko Prochaśko, z którym rozmawiasz, tam mówi, że, że, że właśnie zrozumiał. Czym jest w życiu człowieka solidarność, bo to jest właśnie ta rzecz, która pozwoli, pozwala mu wejść w taką przestrzeń, że jest gotów oddać życie, prawda? Bo, bo, bo wchodzi jakby w ciało zbiorowe coś, co byłoby nie do pomyślenia wcześniej, nagle rozumie, że to jest, to jest możliwe. No, ale, ale ciągle baliśmy się u, u, w ogóle przywoływać to pojęcie zła. Zresztą to, co powiedziałeś, myślę, że Sławko Chrycak też podczas swojego wykładu powiedział o takiej sytuacji, kiedy udzielił wywiadowi, wywiadu ukraińskiemu dziennikarzowi, który jednak postawił, gdy on mówił zło, postawił to w cudzysłowie, czując, że rozmawia z profesorem historii i że, że Dopiero on musiał mu zwrócić uwagę, że, czy poprosić go, żeby wyciął ten cudzysłów ze słowa zło. I myślę, że, te, że, że krąg myślicieli, ludzi, których postawy nam są na nowo teraz bliskie, takie jak Czesław Miłosz, czy takie jak Leszek Kołakowski, Albert Camus, Tony Jad. To są osoby, które, które na przykład zaczęły cenić Leszka Kołakowskiego, jako dla Toniego żada, obok kamion był najważniejszym filozofem, bo dla niego, człowieka zachodu, prawda, Kołakowski był pierwszym, który powiedział, że diabeł istnieje realnie, że to nie jest metafora, co było dla, wtedy dla wielu ludzi szokiem. Ja, jak my możemy się zmierzyć z tym wyzwaniem, wejścia jakby do naszego świata, do języka, który, który nie, nie jest na to przygotowany, tego pojęcia zła? Czy to znaczy, że, że wtedy jakby tracimy rodzaj obiektywności, nie wiem, dystansu, czy, czy nie grozi nam wtedy? Wszystko to, co podnosili relatywiści, że nie da się przeprowadzić czystej, jasnej granicy między e, dobrem a złem, prawda? I, e, i że, że na przykład przez że naukowcowi nie przystoi jak wystawianie takiej ostrej e, granicy między dobrem a złem. Jak ty się od, do tego odnosisz, Mirko, jako, jako, jako właśnie a, naukowiec również. No, ja ja odczuwam też, no, trochę rozmawialiśmy o tym w Wrocławiu, no, pewien kryzys języka. Um, a może to tak się pojawi no, w każdym razie, jak mamy do czynienia z sytuacją graniczną, z doświadczeniem granicznym. Bo ja też odczuwam, że, że brakuje mi słów, że już nie ma słów że już nie ma języka, że ten cały język wydaje się niby już nie świeży. Um, I no czasami ja zadaję sobie pytanie, czy to jest z powodu tego, że Jestem za stara i już, już tyle pisałam, ale czy to chodzi o to, że ja staram się funkcjonować już w pięciu różnych językach, więc słownictwo moje w każdym, w każdym z tych języków jest ograniczone przez, przez miejsce, no zajęte przez innych. A to jest bardziej ogólny problem, że ten... <laughs> <laughs> no no, ja się cieszę tego um, no i pewnie ja ja, ja mogłabym, ja powinnam nauczyć się więcej tych słów po polsku, ale nawet po angielsku w swoim języku um, czuję się, że już szukam słów Do <laughs> <laughs> Dobrze, porozmawiamy o tym. Będzie jeszcze czas na rozmowę, będziemy mogli z sobie porozmawiać. Mhm. No. Mhm. Ja, ale ja, ja czuję, że ciągle zmagam się z tym, że jak pisze każdy tekst, że jak chciałbym powiedzieć coś niby nowego, znaleźć nowy język, by opisać, jakie są nuancje, jakie są no. Teraz na, na przykład mamy do czynienia nie tylko z złem, ale z obnażeniem zła. A dla mnie to jest podstawowa, ewentualnie bardzo znacząca różnica między złem z poprzedniego stulecia no, a dzisiejszy, dzisiejszym złem, że nie jest ukryte, że nawet nie ma próby coś ukrywać że po prostu oglądamy na wszystko w rzeczywistym czasie. No, to, to nie ma żadnych tajemnic. No być może są parę szczegółów tu a tam, których nie znamy, ale w zasadzie patrzymy na wszystko w rzeczywistym czasie. Um, jak Margarita Simonian, ten propagandista no, Putina, jak ona tam mówi wprost w telewizji, wsjana sja na na głód. No, no, um, cała nadzieja na, na głód. Z głodem. Cała nadzieja z głodem. To jest szantażowania całego świata. You know, że dobrze, tak wy nie jesteście po naszej stronie, tak cały świat no, będziemy zgłodować. I, I to nie jest ukryte. No kiedyś historycy by spędziły, jeżeli nie mies miesiącami, latami, by no, podkopać w archiwach, żeby znaleźć jakiś kawałek papieru, na którym ktoś przyznał się do takiego sposobu myślenia. A teraz wszystko jest otwarte. Jest Wiemy, z czym mamy do czynienia. I może Właśnie przez to obnażenie jesteśmy niby z paralizowania, albo brakuje nam języka, albo nie mamy sposobu, by naprawdę złapać, albo do, dotrzeć do tego, bo ten... Ten cel języka to ma być jak u szkłowskiego, o trzeba, trzeba pobudzić czytelnika, no, trzeba o, ocząszać, za, 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 zakwijać, zak, zakwiczyć no, czytelnika, żebyśmy byli oczyszczeni do stanu, żebyśmy byli w stanie patrzeć na coś, Zobaczyć coś w bardzo jaskrawy, jasny sposób. Mm -hmm. so, bo chcę Cię teraz zapytać, Mirko, bo powiedziałaś, jak mocno to siedzi w człowieku, mówiąc o. A, a mogłabyś zresztą przywołać tego, kim jest ten Staszek i jak ta książka się nazywa, o której mówiłaś? Co e, pisał o. A ta książka na którą teraz pracuję. Tak, tak. tak no. Nie, na, na, ta, to jeszcze do niej wrócimy, ale ta, kiedy, kiedy mówiłaś, która się ukazuje w Stanach Zjednoczonych. A, a, tego tak, Staszka, który o, to to, 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 to. Puti. Um, po angielsku ten tytuł brzmi: um, The Torture Camp on Paradise Street. Ale to jest ten hmm. światły Puti po świetlista i droga, Świetli tak. szlag po ukraińsku. Tak, Świetlisty szlag. Świetliczny Szlak tak. po, po polsku. Um, to pewnie to już jest po polsku, tak? Nie wiem. Albo jest w a, a jak się autor nazywa? Um, Stanisław Asiejew. Właśnie. Mhm. Więc wracam do tego, no. w, że, że to się dzieje w człowieku, w sąsiedzie. A. prawda? On nie przestaje, to znaczy zło, ta, Tischner by powiedział, że zło staje się przez człowieka. Mhm. E, e, Chocia ja, i, i to jest moje pytanie do Ciebie, jako właśnie historyka idei. Czyli jak byś na to spojrzała, bo z kolei miłość napisał, pamiętam teraz, tak jego zdanie, w którym mówi, że nawet kiedy nas nie będzie, ludzi, zło stawać się będzie dalej. Tak? Czy, czy, to, jest, czy to jest coś, co tylko jest związane, czy zło jest w ogóle związane tylko z człowiekiem, czy ma w ogóle jakiś byt ontologiczny, osobny no To jest doskonałe pytanie. Um, właśnie prowadzamy z kolegami rozmowę pisemnie um, na podstawie albo przez iskra nowej książki um, rosyjskiego pisarza Sergeja Lebedeva. Um, tak ta Książka po to jest Kronika Titana. Um, I no, Sergej Libedew, on jest geniuszem w ogóle, on jest niesamowitym dolnym pisarzem. Poznaliśmy się w Petersburgze, jakiś 7 lat temu, i wtedy już wiedziałam na podstawie tego, co on tam powiedział, że on będzie musiał uciec, że on no, inaczej on, on będzie zaresztowany. Ale jego obsesja polega na tym, że patologia. Patologia w Rosji polega na tym, polega na, na, na braku konfrontacji z przeszłością, ze złem przeszłości. I że przez ten no, odmawianie patrzeć na zło, to całe społeczeństwo jest niby moralnie sparaliżowane. Um, więc to jest jego obsesja, że trzeba skonfrontować. Trzeba oglądać na ciebie przeszłość otwartymi oczami mm -hmm. no, i zadać sobie no, najczęściej pytania. I wzdzielamy no, teraz rozmowę pisemną um, z różnymi filozofami i właśnie pytania kluczowe okazało się, czy zło jest imanentnia, czy jest mm. transcendentnia, mm -hmm. czy zło ma swój ontologiczne istnienia i poza człowiekiem, no czy to jest tylko częściej możliwość, potencjalność w nas? Um, jeszcze nie ma konkluzji, tak. <laughs> ale właśnie o to chodzi, no czy to jest uh, tak, bo to jest, jest co bardzo, to jest jak Hannah Arendt mówi, że nie da się mówić o, o wolnej, o wolnej, swobodnej woli. Oprócz w kontekście człowieka. Bo taka no, wolna wola, swobodna wola, to istnieje tylko w stosunku do człowieka. I właśnie takiego rodzaju zła, no, o którym mówimy, to jest tylko w odnoszeniu no, do człowieka. Bo przecież to, to nie chodzi o deszcz, no, to nie chodzi o utop, to chodzi o no, to, co my zrobimy jako, jako ludzi. No bo tu jest, będę drążył to troszkę dalej. W książce twoi bohaterowie mówią o takim syndromie zombie. Pamiętasz w tym w Doniecku, kiedy, kiedy pojawiają się osoby, które oni określają jako zombie. To znaczy troszkę może ten bohater, którego wspomniałeś na początku, ten, który tortui, torturuje swojego możliwego sąsiada. To znaczy, że można być człowiekiem, można na poziomie świadomości funkcjonować inaczej niż w świecie fizycznym. To znaczy, rozdzielić sobie, doprowadzić do takiego rozpęknięcia: że ja mogę cały czas w świadomości myśleć jako człowiek o wartościach i o tym, co jest dobre, natomiast w realnym życiu czynię zło, bo, bo nie, ma, nie ma alternatywy, czy uważam, że że albo dokonuje jakiegoś kompromisu i tak dalej. I zastanawiam się Mirko, bo mnie też to oczywiście jak wiesz zawsze męczy, czy na jakiś sposób takim zombie nie był Martin Heidegger, o którym ty też Piszesz. To znaczy interesuje mnie postawa intelektualisty, który dalej świadomościowo jest bardzo dojrzały i może pisać znakomitą filozofię, może pisać znakomitą literaturę, może tworzyć znakomite dzieła muzyczne, a jednocześnie w życiu doczesnym, fizycznym, być członkiem NSDAP do 1945 roku i zdeklarowanym faszystą w latach 30. Jak to jest możliwe i jakie te wnioski właśnie możesz z tego, wiesz, dla, jako historyczka, idei wyciągnąć? No w, w wypadku Heideggera, no ja tak dużo, dużo czytałam na ten temat. I ja, ja nie jestem wśród tych, którzy by mówili, że jedna rzecz nie miała nic wspólnego z drugą. Um, nie, bo to był człowiek, który głęboko myślał przez cały czas. To był jego wybor, a nie był wybor lekceważający ani przypadkowi. Um, więc to naprawdę drażliwe pytanie polega na tym, skąd, dlaczego. Um, bo wydaje mi się, że to było w tym coś poważnego. No i jedna interpretacja, you know, ja się, to chodzi o całą interpretację no Heideggera na wschodzie i, <laughs> i, na, i na zachodzie. Um, to chodzi o jego, jego analizę bicia, um, bicia, w w, w jego słynne książce bicie i Czas. I tam on wykonał najprawdopodobniej największy i najbardziej znaczący czołom um, w historii nowoczesnej filozofii. Bo tam on niby pokonał cały wzór podmiot-przedmiot. I jak możemy znaleźć most między przedmiotem, a podmiotem, między świadomością a światem, no, między, między podmiotowością no, a biczem. I Heidegger no, w tej książce mówi, że ale to całe pytanie nie ma żadnego sensu, bo to poklada że podmiot, jest coś, który mógłby na przykład oglądać na świat, niby od zewnątrz. Że ja jako świadomość, jako podmiot, jako pod, podmiotowość, że niby ja mogłabym oglądać, oglądać na świat, jako podmiot oglądać na przedmiot i, zada, i, i, i zadać sobie pytanie, skąd mogę mieć pewność, że ten świat istnieje, że widzę ten świat no, jasnie, że widzę ten świat, jak, jak ten świat jest w rzeczywistości. I Heidegger powiedział, ale nie ma niczego takiego, bo to mi da tak, mi świadomości, albo no, świadomości jest... On, on mówi, dashain to jest bicie, bicie tam, ale to nie da się przetłumaczyć dokładnie. Um, to ludzkie podmiotowość. Jesteśmy już zawsze w świecie. I jesteśmy już zawsze na tym świecie nie w taki sposób, żebyśmy mogli teoretycznie być poza światem. Bo jesteśmy już zawsze tu. Jesteśmy zaobserwowani w tym świecie. No, jesteśmy you know, zaangażowani na tym świecie. No, nie możemy być w pozycji neutralności, obiektywności, w pozycji dystansu wobec świata. Um, I to jest filozofia odsadzaności, osadza, um, embeddedness. ucieleśnienia tak ucieleśnienia to jest właśnie żeby osadzić, um, o o sadności hmm. żeby coś se byś było jako za, zakorzeniony albo w, w czymś innym um że nie nie jesteśmy jak jak ptak klatce no, albo, albo jam w słoiku. Nie jesteśmy na świecie w taki sposób, że moglibyśmy no, też być gdzieś indziej. Jesteśmy już zawsze na świecie. I argument później brzmiał od krytyków Heidegera, że to był ten kluczowy moment, kiedy dla niego... Już nie było żadnej ludzkiej świadomości, który by miał swoją samodzielną istnienia poza światem, poza przedmiotem. I że ten brak samodzielności, ten brak samostatelności, ten brak no, samowystarczalności um, podmiota, to było już początek drogi do faszyzmu. Czy to ma, czy to ma jakiś no. sens? Czyli jakby przyjmuje tą rzeczywistość, jaką je, jaka jest, tak, że on jest częścią tej rzeczywistości tak? i ta rzeczywistość jest razem z faszyzmem też. Ten, tak? ten brak odseparowania, hmm. ten brak możliwości odseparowania, to jest brak uzależności, hmm. um, to jest brak autonomii. Tak. Autonomia? Autonomia. Tak, tak. To jest brak hmm. autonomii. I jak już nie masz podmiotu, który ma autonomię vis-a-vis -vis świata, hmm. to już się pojawia ten niebezpieczeństwo um, stracenia hmm. podmiotu w faszyzmie. Hmm. No to pokazuje całą grozę sytuacji wobec zła, prawda? Właśnie. Yy, yy, bo, t, bo to było, yy, to było i w, ob, yy, w, jesteśmy w latach 30., -tych, 40. -tych. Yy, ja pamiętam taką rozmowę tutaj, mieliśmy niedawno z Ireną godzińską Gros yy, o jej książce na temat Weisberga Cybulskiego. Fizyka, który znalazł się w Harkowie w okresie głodu, hołodomoru. Yy, I yy, rodzaj Obojętności albo nieczystości widzenia tej sytuacji. On był tam ze znakomych. To, to był jeden z najlepszych instytutów naukowych na świecie wtedy, to oni tam rozszczepili Atom w Charkowie, a jednocześnie widzieli na ulicach umierających ludzi i nie potrafili, znaczy nie potrafili być tak wysoko moralni, jak byli wysoko naukowo. Prawda? I sobie tłumaczyli tę sytuację. Ciekawe, że, że, że na świecie dokonuje się rewolucja, przełom, która wobec na przykład kułaków, prawda, czy jeszcze jak oni by sobie ich tam nie nazwali tym językiem komunistycznym i w związku z tym to potrzeba ofiar, prawda, czyli postęp wymaga ofiar. Ale jesteśmy teraz, bo, bo zastanawiam się, czy my w ogóle jakiegoś postępu, Mirko, dokonaliśmy przez te 100 lat. Zbliżamy się, do, jesteśmy w 2023 roku, i się zastanawiam, czy dzisiaj taka postawa naukowca po 100 latach byłaby w ogóle możliwa, czy akceptowalna. Czy dzisiaj taki Heidegger byłby możliwy. Jeszcze nie, mój dramat, wiesz, to jest dramat, jeszcze za czasów wojny było Jugosławii, to jeszcze było możliwe. Jeszcze Handke mógł dostać Nagrodę Nobla yy, nie, niedawno. Ale czy wojna w Ukrainie nie robi jakiejś zmiany? Czy ta walka Ukraińców, żeby złączyć, yy, bo to jest właśnie, to jest jedna z tych lekcji, które płyną z doświadczenia wojny, że już tam nie potrafisz tych rzeczy rozdzielić. To znaczy... Patrzysz, czy to będzie naukowiec, czy to będzie aktor, czy to będzie genialny fizyk. Patrzysz na niego jak na człowieka i, i jakby w, całość dla ciebie jest ważna, prawda? Czy, czy myślisz, że, to się, że, że coś jednak się zmieniło w naszym świecie? Czy to ciągle są rzeczy, które zbyt łatwo i potrafimy rozdzielić? Czy innymi słowy, czy jak my mamy się dzisiaj mierzyć ze złem, prawda? Jak nie być wobec niego, Ponownie bezbronnym? Hmm. No, to jest, to jest pytanie. No, z jednej strony, oglądając na to, co się dzieje w Ukrainie, jestem przez cały czas w stanie rozpaczy. Um, nie mogę oderwać się od tego. I z jednej strony wydaje mi się, że nie, nie było absolutnie nie było żadnego postępu. No i jak to jest możliwe, po wszystkim, czego się nauczyliśmy? Jak to jest możliwe? No i ten um, nasz kolega filozof uh, w Kielwie, on, on często mówi, że postęp technologiczny wcale nie znaczy, no, wcale nie znaczy postęp, uh, postęp moralny. To jest to co dwie różne rzeczy. Uh, no, więc no, z jednej strony jestem zrozpaczona, no z drugiej strony, ja ciągle mam ten iskrę że jednak to jest jakiś przełomowy moment, że jednak może ta wojna jest w stanie wreszcie nas niby obudzić. Ale wtedy można zadać pytanie, a wojna w Jugosławii, wojna w Syrii, było bardzo dużo okazji, aby się obudziliśmy. Um, ale ciągle mam nadzieję, że może jednak może jednak jest taka możliwość. Ja w ogóle nawet nie, nie udaję u nas jako naukowiec na uczelni, nawet na bardzo elitarny uczelni, nawet nie udaję, że nie mam swojego stanowiska. Nawet nie udaję, że jestem nieutralna no, w obliczu tych. Tik zdarzeń. I, I raczej na początku każdego wykładu teraz, albo każdego wystąpienia, każdego spotkania, no, bądź w uniwersytecie, bądź poza uniwersytetem, ja od razu mówię, żeby to było jasne, że nie jestem neutralna no, wobec tej wojny. Nie jestem ukraińką, nie jestem Polką. no nie mieszkam tam, moja rodzina tam nie jest, ale nie jestem neutralna. No, tam są moi koledzy i moje przyjaciół, no, którzy zostają zabici. Mm. No i ja nie mogę wziąć w nawiasie, no, te et, etnicze, et, et, etyczne i moralne pytania niby nie istniały. Um, i ja uważam, że to lepiej to powiedzieć wprost i od razu i o, o warcie. Podobnie postępuje Timothy Snyder. E, mm. I jakie i co Was spotyka, z, z, zajmując taką postawę, Mirko, w wielna uniwersytecie, w mediach, w Ameryce, w świecie? Jakbyś mogła powiedzieć o swoich doświadczeniach zaangażowanej humanistki właśnie, która nie chce być neutralną? Jak i, y, y, z jakim odbiorem takiej postawy się spotykasz dzisiaj w świecie? No, trzeba się przyznać, że ogólnie że się biorąc bardzo pozytywnie, um, i nie wiem czy, no, no trzeba też zapytać tyma, bo nie wiem czy to ma coś do czynienia z tego, że ma coś wspólnego z tym, że, że jestem kobietą. Więc wydaje mi się, że często ja, jak mówię o tej wojnie, niby mam pewną, or, dano mi pewien margines, albo pew, pewną przestrzeń, by rozmawiać w sposób mniej chłodny i i bardziej uczuciowy. I nie wiem z jakiego powodu. No, nie, nie, nie wiem z powodu tego, że jestem mamą, jestem kobietą, że, czy z powodu tego, że nie jestem ukraińką. Um, ale ogólnie rzecz biorąc, muszę powiedzieć, że, że jestem, jestem odebrana bardzo pozytywnie. Że jak rozmawiam z publicznością w Stanach, że ja no, prawie zawsze mam wrażenie, że udało mi się dotrzeć do ludzi. Um, że za każdym razem wydaje mi się, że warto, że ludzie są w stanie ewentualnie wykonać jakiś skok wyobraźnia i zrozumieć. Nie zrozumieć to procentowo, bo nie ma niczego takiego na świecie, um, ale zrozumieć to do pewnego stopnia, a to nie jest mało. Jak toczyły się debaty w podobnych, o podobnych zaangażowaniach wobec wojny na Bałkanach, to pamiętam takie stanowiska mocne, no ale przecież świat nie jest czarno-biały. Pan, pani, zabieracie tutaj takie jasne stanowisko po jednej ze stron, a przecież w tej wojnie nie wiadomo, tak jak w filmie Kusturicy, jeżeli Państwo zobaczycie, no każdy jest. To, to, nie, to nie jest opis rzeczywistości, który. Przedstawiał jakby jasny obraz sytuacji. Jak zajrzycie Państwo do Wikipedii i przeczytacie o wojnach w Bóg Jugosławii, to mniej więcej message będzie taka wiadomość, że każdy y, używał przemocy wobec każdego. Co bardzo raniło bośniaków muzułmańskich i, ta, i, i tak, bo to nie, nie ma mocniejszej rany, jeżeli człowiek y, coś takiego słyszy, prawda? Y, czy teraz się to. E, zmieniło wobec e, wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy te sytuacje są bardziej oczywiste, czyli w, też w bardziej oczywisty sposób można się przeciwstawić e, tej ciemnej stronie, jak to odbierasz? No, to, to jest pytanie, z którym też wymagałam swojej książce o Majdanie mhm. i bardzo się starałam starałam się i nie być sztucznie nieutralnie. Um, I nie uniknąć tych momentów, kiedy sytuacja nie jest no, czarno-biała. Um, I to było trudno, ale starałam się to zrobić. Bo oczywiście nie ma na świecie doskonałych ludzi. No, nie ma ludzi bez grzechów. Um, no, nie ma tej czystości. No, z drugiej strony, to jest bardzo historycznie rzecz to jest stosunkowo niezwykła sytuacja, że podział moralny jest aż tak jasny, jak jest. Bo coś zdarza się stosunkowo rzadko, że jest wojna w taki sposób, że, że po prostu jedna strona w ogóle nie ma żadnej racji, że nie jestem jak, jak, czy, czy Rosyjscy Chłopacy, którzy mordują Ukraińców bez żadnego powodu. Absolutnie po, po nic. Dobra, że nie ma żadnego uzasadnienia. A to, jest, to jest bardzo skrajna sytuacja. Ale oczywiście to nie znaczy, że wszystko, wszystko co robi każdy Ukraińiec jest doskonałe. No i pozbawionych błędów i pozbawionych grzechów. Więc to jest, to jest dla mnie. To jest trudna sytuacja. Właśnie to nie jest trudno, by uznać i zrozumieć. No, bo, bo takie jest życie. Nie, nie, nie ma perfektnych ludzi na tym świecie. I to jest bardzo łatwo do przyjęcia, no, przynajmniej dla mnie, jako historyczka, jestem doskonały świadom, że nie ma messiasa, że nie, nie ma czystych bohaterów, że to jest bardzo łatwo do przyjęcia. Um, ale trudnie dla mnie, jako osoba, który nie jest ukrańką żeby znaleźć tę granicę, gdzie mam prawo mówić, a gdzie nie mam prawo mówić. A to było chyba dla mnie najbardziej drażliwe pytanie, bo jeżeli będę mówiła, tak muszę mówić szczerze. Jak albo, albo, albo mówię prawdę, albo przynajmniej to, co zrozumiam jak prawdę, albo milczę. Ale nie ma dla mnie i niego wyboru. No trzeba albo, albo. Więc jak jak Hanna Arend powiedział, jak ona była tak strasznie zaatakowana dla tej książki um, Eichmann w Jerusalem, ona powiedziała, że ja mogłam nie, nie pisać, ale nie mogłam pisać inaczej. Tak albo musiałam powiedzieć to, co myślałam, albo mogłam milczeć, ale to musi być albo, albo I, i to wierzę. Tak ja muszę mówić otwarcie albo w ogóle nie mówić. Um, więc ja ciągle teraz się waham, szczególnie uh, musiałabym powiedzieć w stosunku do, do Rosjanów albo czy raczej do, do rosyjskiej opozycji. Um, to jest dla mnie bardzo drażliwe pytanie, um, bo ukraińska pozycja teraz jest taka pozycja niby solidarności, um, że my nie będziemy mieli jakiegokolwiek kontaktu z Rosjanami bez względu na to, kim są, jakie zajmują stanowisko, jak długo siedzieli w wywięzieniu no, i, i tak dalej. Um, i ja, no, z jednej strony staram się nie wtrącać, bo jak, jak Peter Pomarance niedawno do mnie napisał, on powiedział, że Marcy, jak wytłumaczono, jak wytłumaczono mi w Kijowie, ofiara gwałtu może nie zechce spotkać z żadnym facetem na jakiś czas, bez względu na to, kim, kim on jest. I ofiara gwałtu ma do tego prawa. No bez względu na to, czy ten następny facet na ulicy jest zupełnie niewidny. No Ja akceptuję ja taki argument. Um, z drugiej strony nie uważam, że jako Amerykanko ja mam do tego prawa. Nie jak no, jako rozmawiam z no, rosyjskimi znajomymi, kolegami, no, którzy podjęli o wiele więcej ryzyk niż ja. No, którzy są o wiele odważniejsi niż ja. Um, nie uważam, że ja mam prawo do nich powiedzieć, że ja, ja nie mam ochoty siedzieć przy jednej cenie i rozmawiać z Wami. No bo ja nie jestem to ofiarą kwaletą. A wiem, że dla, dla moich ukraińskich kolegów to też jest no, swojego rodzaju zdrada. A to jest dla mnie bardzo bolesna sprawa.

Bo jak oni mówią, oni zajmują przestrzeń, której ma należeć do Ukraińców. Um, I to w zasadzie akceptuję. Ale jak nie mówią, to jest niby pogodzenie ze złem. Um, i, i, I to też jest bardzo przekonający argument. Czy człowiek ma prawo milczeć w obliczu zła? Mm -hmm. Dzisiaj się dowiedzieliśmy o Dymitrze Głuchowskim. Takim rosyjskim pisarzu, który dostał zaocznie, wprawdzie, bo on jest na emigracji 8 lat więzienia od, od reżim, reżimu Putina. Więc rzeczywiście jest, jest ta przestrzeń prawda, do, do włączenia do dialogu również tych, którzy są Rosjanami i ma, chcą walczyć z tą, z tą sytuacją. Chociaż mi się wydaje, że może najważniejsze na ten moment i to jest Twoja zasługa tima wielu ludzi, że bo tu byłaby... Naj największe niebezpieczeństwo i to jest też wobec w zła sytuacja, kiedy nie daje się gło, głosu ofiarom, że to jest doświadczenie Ukraińców, on, może ona, ta reakcja jest na tyle gwałtowna y, obecnie, że oni przez tak wiele lat byli pozbawieni głosu właśnie w tej dominującej narracji między Zachodem a Rosją, prawda, która się po, ponad ich głowami cały czas y, toczyła, więc y, że to jest czas na danie, na danie. Nadanie im głosu. Zaczynasz? Powracam. Chcę Ci przypomnieć taką anegdotę, którą przywołujesz na początku tej książki. To jest spotkanie, które, w którym uczestniczysz w wiedniu z, My, z Mykołą Jabczukiem, ukraińskim pisarzem intelektualistą. I tam podczas tej, to jest sytuacja kiedy już trwa Majdan w 2014 roku i y, jedna z osób Polka y, uczestnicząca w tym spotkaniu zwraca się do Mykoły z pytaniem jak możemy pomóc. I, i wtedy Mykoła jej odpowiada, że y, taką anegdotą z rewizora Gogola, prawda, że y, 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 ten babyszew, chyba, zwraca się do tego rewizora, który wraca do Petersburga z prośbą, żeby powiedzieć Jego Ekscelencji tam w Petersburgu, że istnieje taki kraj jak Ukraina. I, i Mykoła mówi: pamiętajcie o tym, że istnieje taki kraj jak Ukraina. Ale to było w, 2000, to było w 2014 roku. Dzisiaj jak sobie myślę o tym, co by Mykoła powiedział, czy co, co wielu Ukraińców nam mówi. Na przykład mieliśmy tutaj parę dni temu, przez parę dni takie seminarium, w którym uczestniczyli też nasi przyjaciele z Ukrainy i pamiętasz Nadika, w którymś momencie powiedziała, mówiliśmy o szkole, o, o sytuacji edukacji w szkole, że jak powinniśmy uczyć dzieci i mówiliśmy o otwartości, o dialogu, o wolności, prawda? Jak powinniśmy uczyć, a Nadijka się jakby włączyła w tę rozmowę, ale ale musimy pamiętać, żeby uczyć je o tym, że zło istnieje. Pamiętasz, że zło istnieje? Mam takie poczucie, że Ukraińcy chcieliby nam powiedzieć: Pamiętajcie, że zło istnieje, że żebyście go nie zrelatywizowali, żebyście go nie przeoczyli, jako, że to jest jakby ich, ich przekaz dzisiaj do świata przy całym ryzyku, o którym mówisz, że no, przecież nie ma e, ludzi bezgrzesznych, prawda, i bez win, i to nie chodzi e, o to, ale czy jak my byśmy mogli takie przesłanie ze strony Ukrainy dzisiaj przyjąć? I zarówno jako rodzice naszych dzieci, jak, jak i humaniści. Jak, jak myśmy się z tym przesłaniem nie zapomnijcie o tym, że istnieje zło, zmierzyć. No, dla mnie to to jest no, wśród najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o naukę no, Ukrainy dla świata: że zło istnieje, że jest jednak różnica między kłamstwem a prawdą, że jest różnica między dobrem a złem. Być może to nie jest zawsze aż tak jasne, aż tak jaskrawe jak w tym momencie, ale że ontologiczna różnica jest. I nasze zdanie polega na tym, by starać się, starać się zobaczyć, starać się widzieć jasno, no co ta różnica jest. Że nie wolno zrezygnować no, z tego starania się. No, i ja, no, ja uważam, że to jest, to jest ogromnie ważne. To jest to, co no, Sławko przypomniał, no, o czym napisałam w tej książce, że dla mnie ten Majdan to był moment, povrotil do, do předpostmodernistické filozofie, kedy vyrži, že což takého jak pravda istnieje. Może nie zawsze mamy dostępu do tego, może nie zawsze jesteśmy w stanie no, widzieć bardzo jasno no, o co chodzi, ale że wierzy, wierzymy, że coś takiego jak prawda istnieje, że podmiotowość istnieje, no, że jest coś takiego, że, że warto szukać znaczenia. Że I, I dla mnie ten, ten był ten moment, ten Majdan, to było przypomnienie tego. Um. I dla mnie ta wojna jest znowu, ten przypomnienie tego w jeszcze bardziej drastyczny sposób, że jest jednak ontologiczna różnica. No i dla mnie to, co jest tak zaszokujące w tym, co, co Rosja prowadza, to jest ten zupełnie ten, jest ten nihilistyczny stosunek do, do wszystkiego, ten nihilistyczny. Na, nasz kolega, kolejny filozof w Konstantin Sigow, um, on to opisał jako nihilizm, który został systematycznie, który z, uh, prowadzony systematycznie i który jest, który, nihilizm, który stał się no, swoim systemem, sam w sobie. Bo jest to uh, bo ten Putin też zniszczy swój kraj. On zniszczy swój kraj, on zabija swoich ludzi, you know, on zniszczy wszystko. To właśnie nie, nie, ma, nie, nie ma żadnych bohaterów pod tym względem, a nie ma żadnych, w, wi, żadnych tych, którzy wygrywają. To jest taki czysty, nieelastyczny stosunek do całego świata. To życie innych ludzi absolutnie nie ma dla tego reżimu żadnego znaczenia, ani życie Ukraińców, ani życie Rosjanów. To jest ten, ten, ten obnażenie nihilizmu. To jest tak skrajnie. To, I i pod, pod pewnym względem to jest taka niby cena, między obnażenie nihilizmu, no, a naleganie na. Ontologiczne różnice między dobrem a złem? I ostatnie pytanie, które chcę ci zadać, zapraszając za chwilę Państwa do rozmowy. Jak chcesz się z tym teraz zmierzyć? Jako humanistka pisząca kolejną książkę, Mirko? W jakim momencie jesteś? Jakbyś nam powiedziała swojej refleksji wobec tych spraw, które nas tutaj tak mocno angażują. O czym będzie ta twoja kolejna książka? Jestem przekonany, że będzie znowuż w tej części Europy <laughs> siedziała. Tak, no ja powoli, powoli dopisuję um, te kolejne książkę, które już od, od wielu lat rodzi się no, w głowie, a to jest bardzo długa książka, a to jest historia spotkań, ludzi związanych z ruchem fenomenologicznym w Środkowo-Wschodniej Europie. I to jest właśnie książka o szukaniu prawdy. A co to znaczy szukać prawdy? Co to znaczy wierzyć, że jest coś takiego jak prawda? I zaczynam pod koniec XIX wieku u um, Husserla Masaryka VI i śpieta. I książka kon kontynuuje no do pokolenia no, Adama Mikników, no Wacława Hawla. Um, ale to właśnie to chodzi o te podstawowe pytanie, czy jest coś takiego, jak prawda, ale to jest też książka przede wszystkim o ludziach, o poszczególnych postaciach, no którzy szukają, którzy zmagają się z tym, bo jestem w ogóle zwolennikiem zwolennikiem tej zasady Stanisława Brzozowskiego, który napisał w swojej dzienniku to, co nie jest biografia, nie jest w ogóle. Um, I dla historyka to jest kantowskie warunki napisania, opowiadania historia, To polega na czasie, na, na przestrzeni <laughs> i, i na i, I na, na ludziach, na, 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 na ciałach, na prawdziwych ludziach. Więc nie ma, nie ma tych idei, które po prostu wisiał w powiecie bez żadnego związku z ludzkim życiem. I jakie to będą postaci? Możesz zdradzić. Tak, tak, to jest. No, na początku to jest, to jest bardzo długa książka. To jest trochę niby rosyjska rosyjska powieść, która ma parę pokoleń. <laughs> to jest Husaral um, Masaryk, Szpiet i, i potem um, Roman Gardyn, Iry Stein, um, Jan Patoczka, Tadeusz Kronski, Irena Kronska, Karol Kosik, Leszek Kołakowski, um, Milosław Holubowa, która jest bardzo ciekawa, zupełnie znaną postać, który była Um, historyczkość sztuki um, i rozmówczyni i um, Patolczki. Więc to jest, to jest para pokolen. Dziękuję bardzo i proszę bardzo, zapraszam Państwa do rozmowy. Agata będzie tutaj służyła mikrofonem. Kto z Państwa by się chciał do niej włączyć? Bardzo proszę. Mhm. Tak. Ja chciałam zapytać, nawiązując do Pani yy, yy, oceny, że Putin zachowuje się nihilistycznie. Znając historię Rosji, poprzednich ich tyranów, bo tak naprawdę większość historii Rosji to jest historia tyranii, yy, ja mam wrażenie, że to nie jest. Putin po prostu powiela coś, co zawsze istniało w Rosji. Stalin przecież był, można powiedzieć, że dla niego najlepszym przykładem, z którego on pełnymi garściami niestety, ale czerpie. Jak pani się do tego tutaj odnosi, właśnie do tej całej, to co robi Putin, wynika niejako z całej historii Rosji i to wielowiekowej, niestety, historii Rosji? Więc jako historyczka, ja zawsze widzę, że jest i ciągłość no i momenty nieciągłości. Bo nie ma żadnego momentu, no, w którym jesteśmy w stanie zupełnie oderwać się od przeszłości. No żeby zrozumieć no historię Rosji, żeby zrozumieć historię, no, gdziekolwiek, no trzeba przez cały czas sięgnąć do przeszłości. Um, bo nie ma, żadne, nie ma żadnego momentu tabula rasa, kiedy zaczynamy od, od zero. Nie ma niczego takiego. Um, no więc jest, jest bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Jestem, jestem bardzo wzruszona staraniem się um, Sergei Liberew, żeby trzeba skonfrontować, trzeba no, patrzeć otwartymi oczami no, na tę przeszłość i starać się zrozumieć. Um, więc no, to pewnie, no Putin nie on, no, pytanie pytanie się on się on wziął. O się, nikt się nie bierze od nikot. <laughs> no, każdy to, no, każdy pochodzi od do no, skocz. Um, no, więc są takie elementy um, historyczne, które da się, no, dosyć nawet jaskrawo, no widzisz. I są takie momenty, no niby. Nibi novi nuanci, ten postmodernistični votki, to obnaženje, ta brak koherentne ideologije, um, že ni takej eskotoli. Eska eskatologia, już nie ma żadnej konsekwentnej narracji. Jednego dnia, a musimy obronić narodowe Republiki Donańsko i Luhansko. następnego dnia, a jest nacistowski reżim w Kijowie, i musimy obronić no, naszych rosyjskojęzycznych braci. No trzeciego dnia. No właśnie NATO już się przygotował wojna na no, w Rosji, więc my musimy najpierw zaatakować, bo inaczej no, my będziemy zaatakowani. No czwarty dzień, tak, już, już musimy znowu wrócić do Rosji, te ziemie, no piotra wielkiego i tak dalej, właśnie nie ma żadnej konsekwencji. Um, więc no, są elementy i ciągłości, i nieciągłości. No bo to co powiedziałaś wcześniej no o tym, bo ja myślę, że to jest też odpowiedź na pani pytanie, to znaczy stwierdzenie wszyscy to czujemy, ale że cały czas Rosji udaje się uciekać od osądzenia przeszłości, tak? od wzięcia odpowiedzialności za przeszłość. Tam ciągle się nigdy nie dokonało, nawet gułagu nie rozliczyli, to znaczy tego potwornego systemu, który głównie przecież zabijał samych Rosjan. Prawda? Już nie, nie tylko oczywiście, ale ta, ta olbrzymia machina, no wydawało się, że to jest coś, co powinno podlegać jakiemuś sądowi, prawda? I nic, nawet śladu. Bardzo proszę. Proszę poczekać, ko na mikrofon. Jeden to wygląda na to, że Putin jest tak samo mądry, jak pani profesor. Rozwiązał memoriał, żeby nie było pamięci, żeby nie było patrzenia na te doły śmierci. Mm -hmm. To, to jest oczywiście szczególny problem w Rosji, polega na tym, że żeby przeżyć stalinizm, to znaczy bardzo często być i ofiarą, i sprawcą. Nie ma ten czysty podział. No w, 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 wypadku, w wypadku Niemiec na przykład, możemy powiedzieć, że ktoś był albo Niemcem, albo Aryjczykiem, albo Żydem, ale w Rosji, ci sami w Rosjan, Rosjanami strasznie cierpieli za stalinizm, no i też byli sprawcami. Więc to jak jak byłem w Petersburdzie, to było takie poczucie, że, a czy ja mam przeprosić prosić na rzecz swojej babci, który żył w czasie w stalinowskich, podczas gdy, no ona niby, no każdy, który tam, tam żył, no. bral udział po svojemu, bo nie było żadnego miejsca, żadnej by nie brać No właśnie o to chodzi, być w systemie totalitarnym, że nie ma tej nieutralnej przestrzeni. Więc ona, ona brał udział, ale też strasznie cierpiał. I też strasznie cierpiał z powodu nazizmu. I teraz ja mam przeprosić za nią, no ona już od dawna nie żyje, a gdybym ja bym przeprosiła, ja też bym miał wyrzuty sumienie wobec swojej babci. No więc to jest jako wina, wina za wina. Aż znaczy nie, nie ma żadnego miejsca czystego, no, żeby zacząć. Um, I jest, wstydzę mi się, że to, to ma swoją rolę w tej, ja bym, ja bym to określiła jako kryzys podmiotowości w Rosji. No takie poczucie bezradności na ogromnej skali. No chyba naj, najlepsza anegdota, ja, ja słyszałam od swojej koleżanki teozjolożki we Wiedniu. Um, on jest w mojego pokolenia, ona się w latach 70. Um, w Kijowie, no się w Kijowie, um, Żydówka no studiowała w Petersberdze, potem zrobiła dok um, doktorat w Niemczech i od dawna jest profesorem um, w Wiedniu. Um, I ona prowadza badania socjologiczne, albo prowadza, już nie mogę tam pojechać, jak, jak mi wszyscy, bo prowadza badania socjologiczne latami w Rosji. Um, I no, kilka lat temu, już po Majdanie, no ona tam była i zadał, zadał ludzi między innymi takie pytania, co możemy zrobić? Um, Żebyśmy spowodowali, żebyśmy spowodowali, że coś takiego jak stalinizm, jak stalinowski terror nigdy znowu się nie powtórzy, jak możemy tego uniknąć w przyszłości. A jak ona wróciła do Wiedniu, a ja pamiętam doskonale, gdzie, by, gdzie byliśmy, nie? siedzieliśmy w kawiarni w Wiedniu, a ona mi mówiła w Marsy, nie tylko, że oni nie mieli odpowiedzi, oni nie zrozumieli pytania. Ona powiedziała, że dla nich no terror stalinowski to było coś jak, ono używały tego, um, no, tego wyrazu po niemiecku Naturgewalt. To było jakoś przemoc natury. No to było coś jak, jak po polsku tsunami. No, co, 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 co jak, jak tsunami? Nie, nie, nie da się uniknąć. Nie da się, no to co zrobić jak będzie tsunami? Będzie tak, no co będzie, to będzie. Jak, jak będzie deszcz, jak będzie padać, może w najlepszym razie, no można mieć parasol w szufladzie, ale nie mm. można niczego zrobić mm. przeciw temu. Tak, jest coś takiego. Jest coś takiego, żeby, no, żeby w ogóle myśleć o zmianie, to trzeba wierzyć, że może istnieć inny świat. Prawda? A, mm, ale proszę poczekać. Proszę poczekać, zaraz będzie mikrofon. Aha. To za chwilę, dobrze? Bo tam mikrofon jest. A, dziękuję. Proszę dziękuję. bardzo. за, за повод так глибоко в те метафізичне питання е, у Вембічі. І е, не вім, чи то питання, як я ще помисли запис, е, зафіксував в кількох пунктах, і чав трохи повідіч. Е, а кіде була розмова на початку? Це то є зло, так, так я розумію, як воно є И э, целый час я мышлял, э, ну, как, не это зло, и как люди, которые родом что-то э, страшнее, как они мышлял в себе. И у э, мам такие э, чуче, и мам такие а, э, что люди не... Женіма люди, які роблять зло. Пшед тим, як роблять зло, ані добре, ані пшед... то зло фарбує в добро. Люди, які, ктори... ну і то цей час я то споглядав на те, всі, навіть росіяни, які мордують українців. Оні мають свої правди. Ну то не є правда вогулі в човістощі, але вони собі її створили. А то велике, дуже психологічне кламство, і то страшна реч, і навіть якщо ми з. Уб'ємо Путіна, а там є люди, та є психологія. Та так та, та глибоко з тим потрібно працювати, як з фашистами в, в Німцях. То було дуже, 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 дуже е, з тим працювали. Е, і тільки так може бути. Е, не можна <пробувати> бо та велика історія того, як люди мають, е, мають те психології, куди. Zaczynam robić tak, żeby lubić Putina za to, co robię. I uh, no, o te, co ja pierwsze. Uh, co? Uh, drugie pytanie. Uh, no, uh, Skąd jest faszyzm? Uh, <gry> to też. Uh, no, to, na, uh, to można połączyć z pierwszym. To też. Uh, зв'язана, ой, може бить, навіть зараз згубила тен помисл. Окей, я не бенджі тем, бо трохи оповідав. А третє, то кіди э, розмовляв Марші о тим, що не можна бить э, земним бо э, ми цей час знайдемо ще тут, може я не так зрозумів, але э, об тим э, я зачем вам мислить, ну, що э, ми можемо бути з того, щоб забачить е, об об'єктивні так? є таке слово, е, бо хіст... час має повторення. Ми можемо побачити, і то допомагає нам відійде то, що то є зараз. Бо люди. Те саме, психологія людей та сама, і е, мотивація у людей та сама. І то може бути таке, мама помилку, що то може допомогть по нам. А, і ще я ще раз я ксіоншки поляков поляків. Е, е, жили... Ксьошка написана в 15-му році, поляців, которые жили в Росії, і по війні перша, яка почала в Україні в 2014 році, але є ще людині той війна, який раз її. Так цікаво бачити. ну забачте, і там хоча оповідати, що єдиний. Запевняв на Поляк мав вспоминання, що, що є один генерал жив у 19 х летах, в Росії Бендже фашизм. Його ж далі Бенджев. Ну, і мами то вже то було теж потрохи. Вшистко зачина потрохи робичи і воно було перед тим, куди. Кіди уж е, згощились на те, щоб пришла Путін потрохи. А. А, і я ще, е, е ще слухав, е, прийшов помис о тим, е, ну, кідоповідалі, що е, війна в Україні зачен, ну, дала нам Як помис. Е, е. Щоб побачили зло, як воно є, а, а, наприклад, інна війна в Чехословакії там, не, ну, не, не дала такий вплив. Такі. І зрозуміло, що, щоб то були люди мали, мали, мали те досвідчення, потрібно кричати об болю і о війні, так як зачем робить то Україна. Ну, і те, і те, де Бендже вплив, і те до Бендже, допомагає змінити живістесть. І праві остатнє? А, ну то було і. А, і ще останні вже питання, ну, теж таке помимо написав вже киди чоловік має право мувич чи мевчи, і хто дає те право.

Ta wojna jest dla nas wszystkich to jest wyzwaniem moralnym, ale to też jest wyzwaniem epistemologicznym. Um, a ja odczuwałam właśnie to wyzwanie epistemologiczne, chyba no, szczególnie, szczególnie jaskrawo, bo z moralnego punktu widzenia ja miałam mniej więcej pojęcia, co trzeba zrobić. Że no, że jestem w szczególnej sytuacji. Jestem Amerykanką, jestem profesorką, jestem sławistą, że ja, ja mógłbym no, no, odgrywać rolę tłumacza, mediatora mostu. Ja będę zrobiła wszystko, co w mojej mocy, żeby wytłumaczyć to, co się dzieje tam u nas. Ale to wyzwanie epistemologiczne dla mnie jest, no w pewnym sensie to jest nawet, nawet bardziej bolesnie, bo wydaje mi się, że Boże, jestem historyczką, przez całe dorosłe życia zajmowałam się historią totalitaryzmu. Ja powinnam to wszystko zrozumieć. I w pewnym momencie wydaje mi się, że, jestem, że odczuwam granicę, że, odczu, że, jako, że umysł już konfrontuje granicę przez który nie jestem w stanie przejść, nie jestem w stanie przekroczyć, jest taki poziom ludzkiego okruczeństwa, którego nie jestem w stanie pojąć. Jako co to by znaczyło torturować drugiego człowieka? Jak, jak można patrzeć dziecko w oczach i, i zabić? Jako skąd, no skąd w ogóle taką możliwość? I ja powinnam znać się na tym bo właściwie historia się powtarza pod wieloma względami i zawsze są elementy w każdej historycznej sytuacji, zawsze są elementy i unikalne, i uniwersalne, i porównywalne. No, i I to je to, čo my robíme včas, stále čas, staráme sa zrozumieť, aké elementy sú so univerzálne, aké elementy dá sa porovnovať no, s iným došviatčeniem, s iným vyražením, aké sú elementy absolútne unikálne v tej situácii. Ale te granice epistemologicznie, jak ogląda na to, jak przeczytałam cię książkę Stasia, a ja zmusiłam się przeczytać całą książkę, bo wiedziałam, że ja będę siedzić na te cenie z nim. I myślałam sobie, że ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem w stanie umysłowo złapać, jak to jest możliwe. I gdybym coś rozbił coś takiego zrobiła. Jak mogłabym dalej żyć? Jak mogłabym patrzeć? Ja, jak, ja, ja mam trochę obsesję na punkcie Margarity Simonian. Te, no, Putin ma dużo propagandistów, ale z jakiegoś powodu. Ona jest kobieta z mojego pokolenia, ma dzieci w podobnym wieku, jest bardzo dobrze wykształcony, więc ja, ja oglądam na nie i myślę sobie, że jak ona może wrócić do swoich dzieci i patrzeć im w oczy. No po tym, co ona zrobiła. I, I to jest, i nie mam, ah, i nadal nie mam żadnego rozwiązania. No prohasko Prochazko um on miał um, w zeszłym roku bardzo ciekawą rozmowę, to pewnie można wyciągnąć z internetu, z Margaret Atwood, um, z kanadzjską feministyczną pisarką. Um, I ona była chyba by w Toronto, a uh, on był, i e, e Jorko był w i Jorko do Pisał um, sms, no a jak uważać, no jakie pytania mam do niej zadawać. I ja byłam, ja byłam w Connecticut um, na, na maczu tylko nożnej swojego synka. <laughs> I wszyscy inni rodzici krzyczeli na tych dzieci na school No a ja oglądałam na telefon, jak Jorko po ukraińsku rozmawiał z <laughs> Margaret Atwood. To było fantastycznie, zupełnie. ale i sądzę. Dwaj genialnych ludzi. Um, i, I w każdym razie ja bardzo słabo znam się na piłkę więc <laughs> Ale Jorko wtedy rozmawiał, to było dla mnie bardzo prowokacyjne, o wyobraźni. Um, bo jako z punktu widzenia pisarza, um, wiobrażna zawsze jest dla nas coś dobrego potrzebuje ten skok wyobraźni od strony czytelnika, jest absolutnie kluczowy. I ten mi musimy, jak, jak ludzie, którzy piszą, mi musimy przez cały czas korzystać z Twojej wyobraźni, no, żeby, no, żeby stworzyć postaci, no, żeby no, odżywiać no, te sny. No i Jorka mówił, że teraz, jak ogląda na to, co się dzieje, on widzi tę ciemną stronę wyobraźni. Jako skąd w ogóle taki pomysł, by torturować kogoś elektrycznością z telefonu? Ktoś musiał wymyśleć coś takiego. No i jak możemy zmagać się z tą ciemną stroną wyobraźni? I jak on to powiedział... No, no w Później jako ciągle wracałam się do tego w swoich myślach, jako skąd w ogóle, no i teraz myślę o tym w stosunku do Prigozina. jak do no 24 czerwca, jak no oglądałam obsesyjnie tak pewnie jak Państwo wszyscy na, na wiadomości, i tak mi się chciało oglądać, jak Putin i Przygodzin zniszczyli siebie. Ja po prostu jak like, czysty szaden. Right? po prostu k czołom jak one zniszczyły siebie. I oglądając na, na Prigozinę, rozmawiał o tym ze swoim um, białoruskim, um, czy ja czelem um, pisarzem, um, białoruskim pisarzem, um, że Prigozin to jest taka czysta wczelenie zła. No, jestem niewierzącą Żydówką, ale gdybym nie była niewierzącą Żydówką, ja bym podejrzewała, że on jest antykrystą. Skąd w ogóle się, się wziął taki człowiek, który poświęca się przez cały czas do zniszczenia życia innych ludzi. Wszystkich, bez żadnych wymówek, zupełnie w obnażony sposób, jako bez, bezczelnie to jest bardzo wyimaginowany sposób, że cały czas wymyśla coś z niego. I, ja, i, I mimo to, że ja spędzam już całe życie no starając się zrozumieć takie rzeczy, wydaje mi się, że znajduję się na, na granicy swoich epistemologicznych możliwości. Ja chciałem zadać takie pytanie, czy Putina czasami my sami wychowaliśmy jako świat zachodni? Cała Europa, kupując od niego tanie nieby surowce, zbroi, doskonale wiedzieli wywiad i służby specjalne, na co te pieniążki są przeznaczane. On się zbroił totalnie. Zbroił się totalnie i powinniśmy powinniśmy zraniać. Najpierw była Czeczenia, później była Gruzja, już świat powinien zareagować. Tego nie zrobiono. I teraz mamy to, co mamy. Teraz już są wszystkie objawy faszyzmu w Rosji. Jest kult jednostki, są znaki V i Z, są te tak zwane wielkorosyjskie, jakieś tam historyczne wspominki Putina, jaki to był potężny kraj. Proszę mi powiedzieć, właśnie, czy, czy tam już nie są, czy to już jest, w tej postaci faszyzm w Rosji. Dziękuję. No. Pan o sprawy, myśmy rośli, nasze pokolenie rosło na radiu Wolna Europa. Mm -hmm. Myśmy byli przodownikami, jeśli chodzi o to, co miało być teraz. Kto podtrzymał no, bady. Mm -hmm. no, to? No bardzo no, no, zga mm -hmm. no zgadzam się z panem. Um, jeżeli chodzi o, o to pojęcie faszyzmu. No, widać mi się, że to jest słusznie zastosowane no, w tym kontekście. Ale przepraszam, to nie do pani. To jest, nie pani da zadawała pytanie, nie. żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Aha. Mhm. Nie, ja bym, ja bym spokojnie no, używać mhm. tego słowa w stosunku do tego reżimu. Ja znowu jako historyczka te, te pojęcia no, faszyzmu, faszyzm, totalitaryzm, um, są to takie... Her hermeneutyczne sprzęty, jak sprzeczne, um, uh, hermeneutyczne devices, ta, czyli so, uh, instrumenty, tak, tak, narzędzia. Ta, ta, narzędzia, to są takie hermeneutyczne narzędzia, które pozwolą na porównania. No rozmaite, rozmaite przyziciak, rozmaite widarzenia, pojawienia i sytuacja historycznie. Um, więc to jest nigdy nie jest to, że jedna sytuacja jest dokładnie, absolutnie tak samo jak druga. Ale bardzo często są elementy podobne i często jest tylko umi użyteczne albo korzystne w naszych próbach, by zrozumieć czy by docierać do sedna czegoś, żeby korzystać. No, z takich, no, z takich wątków, z takich koncepcji. Ale, ale w tym wypadku nie mam żadnego problemu z tym, że tak, to jest faszystowski reżim. Już oglądaliśmy przez 20 lat, no, jak, ten, jak ten reżim był coraz silniejszy. No i tak, to jest nasza wina, że w ogóle bardzo mało zrobiliśmy. Mm -hmm. Czy są kolejne pytania i jeszcze bardzo proszę tam jeszcze. Dziękuję. Ja chciałam zadać bardziej takie przyziemne pytanie, mniej, że tak powiem, ze sfery pytań skąd jest zło i czym jest zło. Ale jeśli mówimy o sytuacji dzisiejszej, o kulturze, o humanistach, o naszym działaniu w tym świecie. Niedawno nas osiągnęła informacja, że słynna operowa śpiewaczka Netrebko podała do sądu Metropolitan Opera i domaga się odszkodowania za zerwany kontrakt. I tutaj mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Po pierwsze, oczywiście są kontrakty, są umowy, żyjemy w świecie prawnym, demokratycznym i należy nam się przestrzegać umów. I tak samo instytucjom takim jak Metropolitan Opera. Z drugiej strony, mamy nasze moralne prawo przeciwstawić się tak, jak się przeciwstawiliśmy się i wykluczyliśmy reżyserów, filmy rosyjskie, śpiewaków operowych, artystów, którzy jawnie albo też niejawnie ukrywają się, popierają reżim Putina, mało tego. Finansują, tak? I teraz, kiedy przeczytałam tę informację o e, słynnej śpiewaczce operowej, o oczywiście fantastycznym głosie, pomyślałam, bo domaga się ona 360 tysięcy chyba dolarów odszkodowania, jak dostanie te pieniądze i przekaże te pieniądze działaniom e, wojennym czy na poparcie reżimu, aż no po prostu zaczęło, zaczęło wcząć. I tak pomyślałam, jak my Właśnie ludzie kultury, humaniści możemy się przeciwstawić tym no, bardzo cynicznym działaniom prawników, które prawdopodobnie się pojawią, dlatego że ta sprawa Netrebki stanowi już precedens. I, i chciałam zapytać, jakie jest twoje zdanie, jak tu i możemy i musimy... Być może wyrażać naszą niezgodę na takie się zachowanie w demokratycznym, prawnym świecie. Dziękuję. No, to jest, to jest bardzo często zadane pytanie. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o takich ludzi, jak ta śpiewaczka, które odwarcie i jasnie są zwolennikami i wspierają Putinu, ja w ogóle nie mam żadnego problemu z tym, że oni nie powinni, się, nie, nie powinni być zaakceptowani, um, bo to jest koszty, są zbyt wysokie. Um, I jako dosłownie finansowo, bo no, pieniądze zawsze jest w jakiś tam sposób związane z tym reżimem i po prostu, że nie da się odseparować i nie zawsze odseparować w taki sposób kultury od życia. Um, I to, je, to jest bit ekstremalna sytuacja. No, dla mnie to, jest, dla mnie to nie jest trudne pytanie. umowa to. <laughs> nie jestem fachowcem na temat umów, ale no, dla mnie to jest taka umowa w operze to jest taka mała rzecz w stosunku do masowego morderstwa, um, i, że trzeba zachować jakąś perspektywę. Um, dla mnie bardziej drażliwe pytanie to chodzi o to, że jaki jest los rosyjskiego języka. Obo no, ci mamy dać studentom do czytania Tolstoja, obo Dostojewskiego. No to jest dla mnie mniej jasne. Um, bo to, że jest, jest jakaś aktorka, śpiewaczka, sportsman i tak dalej, który są zwolennikami Putina, że oni... Oni są so w stanie zrobić coś dosłownie w dzisiejszym świecie, no, przez który oni właśnie dosłownie biorą udział w mordowaniu ludzi. Um, jestem mniej przekonana, że mamy skreslić rosyjskiego języka na przykład. Ale znowu ja mam poczucie, że nie mam prawa mówić, bo to nie jest mój język. Ale ja mogę mówić o siebie, że ja, ja kocham rosyjski język i jestem wśród wszystkich, których znam, jak chyba najbardziej przywiązana do Dostojewskiego. I ta miłość do języka rosyjskiego i ta miłość do Dostojewskiego w ogóle nie nie sytuację, sytuacji, w którym w ogóle miałam ani troszeczkę sympatię do Putina. Właśnie wydaje mi się, że przynajmniej w swoim właśnie przypadku, że to jest źródło pod pewnym względem mojej wrażliwości tego faszyzmu w Rosji. You know, to jest poprzez to, że czuję się bliska do tej kultury, do tej literatury, do tego języka. Wydaje mi się, że ja, ja bardziej jaskrawo i bardziej wrażliwie oglądam na tę totalną katastrofę, totalną zło, co ma miejsce tam. Więc nie jestem absolutnie you know, przekonana, że mamy przestać no, prowadzić zajęcia na temat rosyjskiego języka, albo, de, że nie wolno mieć do czynienia z... No, z pisarzami, którzy piszą po rosyjsku, ale z ludźmi, którzy są z zwolennikami Putina, którzy są zwolennikami morderstwa, którzy są zwolennikami wojny. To jest inna sytuacja. W ogóle ja, ja jestem absolutnie za, że można odwołać umowę. Bardzo proszę. Jeszcze, jeżeli można, też również reformuję. Że cały świat doprowadził do tego, jaka jest teraz sytuacja obecna w Rosji. Przecież II wojna światowa. Po II wojnie światowej czy się zmieniła historia? Nie. Nie powiedziano, że przyniosło zwycięstwo na faszyzmem, ale ile ofiar ludzi zginęło, ile wywieziono zostało yy, zniszczonych swoich obywateli, ile ludzi zginęło. Nikt na tym się nie zastanawiał i nie było dyskusji żadnej. Przecież tak nie może być, my zapominamy o tym, że są, nie ma y, zwycięzców, są zwycięzcy i wrogowie, ale nie było dyskusji w ogóle, nie, nie było o Katyniu, nie było o Syberii, już, przecież Norwid pisał, ile, mając 13 lat, obserwował, co się robiło po powstaniu, ile młodych, Gimnazjalistów zostało wywiezionych. U nas teraz Norwid nie jest znany i bardzo mało o nim się mówi, a on przewidział sytuację. Przewidział, jaki jak jest stosunek Rosji do zwykłego obywatela. Nikt nie powiedział, ile obywateli zwykłych zginęło w Rosji, którzy, biedni ludzie, nikt nie pytał, czy oni chcą iść na wojnę i walczyć i zagarniać całą Europę. Też też nikt nie pyta. Oni uwierzyli w Boga. I bar że są bogami tego świata, nie tylko oni, ale jeszcze inne państwo też. Dobrze napisał Puszkin, że o rybaku i złotej rybce bajka, która pokazała, że skorita chciała być bogiem tego świata. Tak samo i tutaj. Oni uwierzyli w to, że są najważniejsi. Litera mówi, co mówił nawet, i dużo poetów. Czy można poetę każdego, że w języku rosyjskim piękna jest literatura? Dostojewski wspaniały. I to Stoi też, pisał dużo rzeczy. Czy my wyciągnęliśmy chociaż jakieś wnioski z tej literatury? Czy ze swojej literatury wynieśliśmy, czy wynosimy? Pogoń za czymś, nie wiem za czym za pieniędzmi, majątkiem. Gdzie, gdzie są ludzie, którzy no chcą tą się zajmować literaturą, chcą prawdy? Każda wojna, właśnie to jest tak, władza przychodzi i nie mówi, no, było różnie. Byliśmy i źli i mordowaliśmy i zwyciężaliśmy i budowaliśmy, odbudowaliśmy to ojczyznę. I tak jest. I dlatego jest niedopowiedziane. Sytuacje zatajone, część potem wychodzi i, i to jest taka, takie nakręcanie sytuacji, jaka jest obecnie. Na całym świecie, nie tylko wojna ukraińska pokazała to, ale jest też przykład, chcę przywołać twojego też bliskiego znajomego Wołodymira Rafajenki, innego pisarza, który ze wschodniej Ukrainy zaczął pisać po rosyjsku, z sławę pisząc książki po rosyjsku jako Ukrainiec i w czasie wojny podjął bardzo radykalną decyzję, że już nigdy ani jednego słowa po rosyjsku nie napisze. I to był ten moment, kiedy on sobie zdał sprawę. To pamiętacie Państwo, Putin wydał taki dekret, że każdy mówiący po rosyjsku może stać się obywatelem Rosji. I że, i że może w ten sposób stać się znaczy, Władimir zrozumiał to tak, że pisząc nawet przeciwko Putinowi, po rosyjsku, będzie częścią ruskiego miru będzie właśnie częścią tego prawa, które czyni ich obywatelami. Yy, yy, więc stąd jego, to są oczywiście indywidualne, każdy, każdy podejmuje swoje indywidualne wybory dramatyczne, ale dla mnie mocno przemówiła ta, ta jego postawa wtedy, bo musimy często nie zdajemy sobie też sprawy właśnie z tego, że to nie chodzi o to i to jest troszkę też raz odpowiedź na twoje pytanie, bo ważne jest czy z prawem, czy, czy niezgodne z prawem, natomiast to co, y, 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 znaczy Putinowi nie przeszkadza to, że ktoś jest przeciwko niemu. Putinowi, y, Putinowi przeszkadzałaby sprawa, jak każdemu dy, dyktatorowi, żeby artyści, ludzie kultury nie potrafili oddzielić prawdy od kłamstwa, to znaczy swojej, czy autonomii kultury, że to jest jakby niezależna od polityki sprawa, od zaangażowania się. W, w postawy moralne, prawda? I tak dalej. To jest dla nich groźne. Nie to, że jesteś przeciwko Putinowi tam w deklaracjach, tylko ten moment, kiedy on sobie zdaje sprawę, że my traktujemy, mówię teraz w cudzysłowie, my, artyści, że to jest jakby niezależne, autonomiczne księstwo, które sobie się rządzi swoimi prawami, bo taka jest też linia obrony Netrebko, prawda? I wielu, to że, że ona po prostu, że, że kultura jest jakby czymś osobnym. I to jest, to jest bardzo groźne dla dla tej sytuacji, o której mówimy, czyli bycia w obliczu zła, prawda? bo tak jak Państwo zwróciliście uwagę i jak Rasa zwróciła uwagę, zło bardzo dobrze się czuje w demokracji. I, I to, jakie my znajdziemy antyciała na to, ja, często przekraczając swoje takie właśnie ustanowione wcześniej zasady, prawda? Kto, z którymi się przez, przez wiele lat dobrze czuliśmy. Że, że ja pamiętam taki moment przełomowy mówimy tutaj o faszyzmie w Rosji kiedy. Nowo ustanowioną nagrodę Kandyskiego, najwyższą artystyczną nagrodę Kandyskiego dostał niejaki Bielajew, pamiętacie, czyli taki faszysta artysta, to było jeszcze 2008 rok, powiedzmy 2009 rok. I w jury przyznający tę nagrodę nie byli tylko Rosjanie. Byli członkowie Guggenheim Foundation z Ameryki, byli członkowie Deutsche Bank czy i tak dalej. I oni uważali, że to, że, że Bielajew jest faszystą, bo on nie ukrywał w swoich pracach, miał całą tą symbolikę faszystowską i tak dalej, że to jest jego prywatna sprawa, a my oceniamy go jako Artystę, czy on to dobrze maluje? Właśnie dobrze maluje w cudzysłowie, e, czy nie. Tak jak Handkę może pisać dobre, ciekawe rzeczy literacko, a to, co, jaką ona zajmuje po, po, postawę wobec ludobójstwa w Srebrenicy, to już nas nie obchodzi, prawda? Więc, więc tu jest, wydaje mi się, ta, ta zagroza, o której ta rozmowa też się toczy, prawda? W, i druga rzecz, którą bym chciał podkreślić, dziękując Julii za to, że, że zabrała głos, o czym, bo, bo Mirko, mówiłaś na początku o, o tym, że my jesteśmy jakby postawieni teraz w sytuacji takiego obnażenia się zła, prawda? Zła, ale jesteśmy też w sytuacji, dzięki Ukraińcom, że ktoś o tym mówi też otwarcie. To znaczy, że Ukraińcy, znaczy był taki czas, i to bardzo mocno napisała o tym Oksana Zabuszko, takiego pokolenia Czarnobyla, bo postawa wobec zła może być też taka, że, on, on, że ta potęga, o której mówię, że ty nie potrafisz tego zrozumieć, zamyka usta. Człowiek w ogóle jakby nie ma słów yy, i milczy wobec zagrozy zła. Tak? I, I Oksana yy, pisze o takiej sytuacji, o której Aleksiewicz pisała w Czarnobylu że spotkała tam ludzi, starszą osobę, o którą dziennikarze z Zachodu pytali, co się wydarzyło i ona nie potrafiła wypowiedzieć słowa. Była tak, tak zamknięta po prostu przez ból, cierpienie i też świadomość, że ten zachodni dziennikarz i tak nic nie zrozumie, więc lepiej w ogóle po co strzępić słowa język, więc milczeliśmy. Pisze Oksana, aż do momentu, kiedy zrozumieliśmy, że pokolenie Czarnobyla to jest pokolenie, które musi zacząć mówić o złu. Że, że my musimy zacząć mówić o złu, pisać, otwierać to, bo siła reletawizmu też polegała na tym, że lepiej nie mówić, bo właściwie jest to tak skomplikowane, tak trudne, że, e, że ryzykujemy też swój autorytet, prawda, jako naukowcy, jako ludzie kultury, jako e, wszyscy inni w związku z tym odsuwa się tę sprawę jako za trudną, prawda, i taki komfort. Wtedy milczenia. To wydaje mi się, jeżeli jakichś optymistycznych znaków szukamy, że w tym przełamywaniu dzisiaj tego jest też jakiś, jakiś iskierka nadziei. No, tak, masz rację. I ja dużo o tym też myślę, że, bo oczywiście no, z jednej strony myślę, że. No, Czasami ja mam milczeć, a z drugiej strony jestem pisarką, więc zawsze jest taka skłonność i temptacja, pokuszenie by, by mówić, że mamy to, intelektualiści mamy to w sobie, że zawsze mamy coś do powiedzenia. Um, ale też to chodzi o odwartość Ukraińców i odwartość nas bo to, co mówiłaś, że ludzie byli tak stromatizowani, że nie byli w stanie mówić. I tak, i jako... No jako historyczka, jako pisarka, która teraz pisze tak dużo o Ukraińcach, ja widzę ten dylemat, że to jest inwazja prywatności i to jest inwazja intimności, bo to, co oni przeżywają, no to są no takie doświadczenia granicznie i nieludzkie, albo arcyludzkie, albo tak bolesne i tak intimne, że jak można poprosić o to, żeby oni mówili o tym. A z jednej strony widzę, że jeżeli jestem w stanie doczeć do publiczności i od, 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 odgrywać rolę tego mostu, no i docierać do cudzoziemców, żeby oni byli w stanie zrozumieć, co się dzieje, właśnie po, muszę no, wtrącać, jako muszę, że bez, bez ich, bez ich historii, no, bez ich odpowiadań, Jestem bezradna i ja, ja widziałam od samego początku, bo dało się oczywiście wszystko jako obiektywnie czytać prasę, ale jak, jak stałam się, jak się w tym samym pokoju z politykami w Senacie, you know, albo z profesorami, albo z zwykłymi ludźmi, z lekarzami, i ja mogłam powiedzieć, że no ja właśnie dostałem wiadomość od do swojego byłego studenta, który teraz jest na froncie i on opisuje to. I nagle to było coś zupełnie innego. Nagle to było takie poczucie połączenia albo związek, albo no te, jako te, małe, te małe, niby nieznaczące poszczegóły. No, które są nie bardziej intymni, a nie polityczni, a jednak daje poczucie, no, co to znaczy no, być w tym czy życiu na swojej skorze. Ta możliwość mostu polega właśnie na tym. You know, i to, to polega na otwartości uh, ludzi, by rozmawiać nawet o tym, co jest najbardziej bolesne. I ja nie, też nie mam, nie mam do tego rozwiązania, ale ta odwartość i ta odwaga, by rozmawiać i by odwozić siebie, nawet kiedy jest bardzo bolesnie i nawet kiedy jesteśmy bardzo narażeni i te Ukraińcy są you know, ekstremalnie narażeni, że nasza możliwość zrozumienia polega na tym. Jeszcze bardzo proszę, możemy kontynuować. Nie bójcie się państwo, dobrze, że będą pytania, ale jak macie swoje refleksje, też jest dobrze. Mam Was? takie pytanie dotyczące na początku państwa rozmowy wspomniała pani o y, wojna jest, wojna rosyjsko-ukraińska jest złem, ale nie wszystko po stronie ukraińskiej jest tak zupełnie dobre. Czy w takich układach dobrze zrozumiałam, że można to zło podzielić na zło absolutne i zło takie bardziej relatywistyczne. No, to jest to jest dobre pytanie. Um. Relatywistycznie to jest to jest trudne pytanie. Ja jest. Jedno, Jeszcze dodam, jeszcze dodam do tego pytania jeszcze jedną część. E Dlaczego akurat ta wojna według pani tak wstrząsnęła nami, ludźmi tutaj w Europie i nie tylko w Europie, w Ameryce, czyli nazwijmy to w tym takim bardziej cywilizowanym świecie. to jest dlaczego trząśnieli ludzi? No tutaj w Polsce to, to, no to odpowiedź jest oczywiście, bo to jest no coś bardzo bliskiego, to jest europejska wojna. Um. Tak bardziej chyba ciekawe pytanie polega na tym, że jak udało się u nas zainteresować ludzi w tej wojnie. I to jest, wydaje mi się, to jest sytuacja bardzo, nie powiedziałabym może przypadkowa, ale przygodna do pewnego stopnia. Um, bo Amerykanie są z reguły strasznie zaobserwowani sobą. Um, no, szalenie za słowo, A Ukraina jest bardzo daleko, Um, moim zdaniem, i nie, nie da się to jako obiektywnie zmierzyć, ale, ale moim zdaniem nie chodzi o to, że Amerykanie mają za dużo szacunku do Rosji, albo uważają, że rosyjski jest do wielki, światowy język, język ukraiński jest do niczego. Nie chodzi o to, że Amerykanie są zupełnie egoistyczni i zaobserwowani sobą. I Rosja jest daleko i egzotycznie. Ukraina, Polska, no wszystko jest daleko i egzotycznie. Jak, jak Ukraińcy na na to, że no, Amerykanie za dużo lubią Puszkina, a oni nigdy nie. Czytali Szewczenko i myślę, że to jest zupełnie nieporozumienie, bo u nas nikt nie czyta Puszkina. W ogóle, bo mało kto czyta w ogóle. To się ja o to nie chodzi. Um, to absolutnie o to nie chodzi. Um, at, uh, mimo, na, na marginesie, może nie na marginesie, ja bym dodała, że teraz. Um, nasz nasz przyjaciel Jason Stanley, który jest amerykańskim filozofem, który jest bardzo głęboko zakorzeniony um, w tradycji czarnych intelektualistów, on jest teraz Kijowie. Prowadza seminarium, no i od pierwszego dnia był absolutnie skandalizowany, że jak to, że Ukraińcy nigdy nie czytali James Baldwin, jak to, że oni nigdy nie czytali W.E.D. Dubois, jak to, że oni nic, absolutnie niczego nie wiedzą no, o, o doświadczeniu czarnych Amerykanów, no o historii o odtrokstwia. A to jest to jest niby jakoś wersadło no, na żakanie Ukraińców, że jak to, że, 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 nigdy, że nikt wstanek nigdy nie słyszał o, o lesie Ukrainki, o, o Szepczenko. No po prostu nie znamy siebie. No świat jest duży. Um, świat jest bardzo duży i nie jesteśmy w stanie znać się na wszyckim i się na wszyckim, Więc trzeba trochę, moim zdaniem, wielkoduszności. No i ja, ja przez cały czas mówiłam do Jasona, to tak teraz jesteś tam, więc to jest okazja, by poznać siebie. No ty możesz się nauczyć od nich i oni mogą się nauczyć od ciebie. I to jest dobre. To jest, no, to jest tak, jak powinno być. Bo nie znasz się jednego rano odbudzić się i znać się na literaturze całego świata. No bo każdy ma swoje no, no, jedyne życie. Więc ja, ja zawsze jestem po stronie no, wielkoduszności pod tym względem. Um, oczywiście, no jesteśmy tutaj w Polsce, to jest inna sytuacja. Jako Rok temu ja byłam, jak, jak byłam w Polsce po raz pierwszy od początku pełnomasartawie po inwazji, byłam w Krakowie z Taliką um, na festiwalu Miłosza. Ja, a, tak się swoją córką, <laughs> ona krąży gdzieś tutaj. Uh, I i to, to był pierwszy raz, że byłem w Polsce od lutego zeszłego roku. Wtedy i uh, z Taliko, no, swoją córką, no wtedy miała 10 lat, spacerowaliśmy po rynku w Krakowie nocą. Uh, I oczywiście to było ciepło, letni, wieczór, no tysiące ludzi na rynku w Krakowie. I Taliko mi mówiła, to mamusia, to już przeszło dwie minuty i nie sprawdziłaś komórkę, by zobaczyć, czy ktoś przypadkiem już zabił Putina. A ja powiedziałam jej, a, teraz jesteśmy w Polsce, nie trzeba sprawdzić komórkę. W New Haven trzeba sprawdzić komórkę, W Wiedniu trzeba sprawdzić komórkę, no w Krakowie nie trzeba sprawdzić, że jak ja ci obiecuję, że gdyby coś się stało Putinu, każdy człowiek na tym rynku by krzyczał. <laughs> Więc no Polska to jest, jest inna sytuacja. Ale to jest Twoja odpowiedź na pytanie, dlaczego ta wojna zaangażowała y, Amerykanów? Y, czy ona, Dlaczego ona się staje tak wyjątkowa, że nas angażuje w świecie? Jest. Hmm. Wspomniałeś o wielkoduszku, jakiejś strunie, jakiejś, która jest poza interesem, poza. Uh, tak. tak. Ja jestem, chyba nie jestem w obiektywnym stanowisku, bo ja zrobiłem wszystko, żeby pociągnąć tej uwagę um, Amerykanów. I tak, cała moja rodzina to robi, ale nie tylko cała moja rodzina, więc moja perspektywa jest zupełnie nieobiektywna. Ale co, co mnie bardzo wzruszyło, to nie miał całe środowisko slawistów u nas. Od razu się zaangażowało. I ci slawiści, którzy uczą Puszkina <laughs> i zajmują się wrociską literaturą, to było od razu takie poczucie, że to teraz kolej na nas, to jest nasz obowiązek. Nie z powodu tego, że życie Ukraińców no, jest, jest wiele warto niż życie Syryjczyków, ale z powodu tego, że my jesteśmy w sytuacji, że możemy my jesteśmy odpowiedzialni, bo znamy się na tej części świata, więc to jest nasza odpowiedzialność. I to była naprawdę taka zbiorowa akcja, że ludzie zaczęli no, od razu nie tylko protestować i no, pojechać do Waszyngtonu, rozmawiać z politykami, przetłumaczyć um, bardzo dużo poezji, literatury ukraińskiej, i z ukraińskiego, i z rosyjskiego. Um, więc to była jaka <laughs> jak bardzo duży wysiłek um, w tej stronie i jak chciałbym myśleć, to, to że to miało znaczenie. Są so, no, so momenty, kiedy wydaje mi się absolutnie jasne, że coś jest jako czysty zło. Ja kiedy no, oglądam na godzinę, myślę, że Boże, skąd się wziął taki człowiek. A są so inne sytuacje, które wydaje mi się bardziej skomplikowane. I to, jak można skategoryzować, bo so, jako historyk zawsze byłem zafascynowany tymi wypadkami, kiedy człowiek się znajduje w sytuacji, w której nie ma niewinnych wyborów, w którym bez względu na to, co, co wybierasz, jesteś winien, bo to jest moralnie niewolno. Jest jakaś cena w książce, w książce um, Michale czarna um, pod tytułem czarnej sezony. Przeczytłumaczyłam lata temu na angielski. Michał Głowinski chyba, chyba Państwo go znają, on jest no, teoretykiem literackim polskim, który jako żydowskie dziecko on był w gecie warszawskim i potem um, w ukrywaniu po stronie. I on opisuje w swoich wspomnieniach o tym czasie cena, jak on z rodzicami oni się ukryli w pewnicy w gecie warszawskim przed transportami do Treblinki. Um, to było podczas no, tak zwanej Wielkiej akcja, you know, chyba w lipcu drugiego roku. Um, I w tej piwnicy no, ukrywali się no, taka no, tłum Żydów. I tam było dziecko, malenstwo. Um, a to malenstwo zaczęło się. I ta mama nie, nie była w stanie uciszyć to dziecko. No i niektórzy ludzie tam powiedzieli, że trzeba zabić tego dziecka, bo inaczej oni nas znajdą. I jak czytam tę książkę ze swoimi studentami, ja zawsze się staram im powiedzieć, że trzeba wyobrazić sobie, że jesteś w tej piwnicy, czy wolno zabić tego dziecka. Um, nie ma nie ma łatwego wyboru, nie ma, łatwe, nie, nie ma dobrego wyboru, ani nie łatwego wyboru, bo bez względu na to, co robisz, to jest to nie jest czysty moralnie. Um, I więc jako, zawsze byłem zafascynowana właśnie tymi wypadkami. Oczywiście w czasie wojny zawsze są takie sytuacje, kiedy zdradzić komuś, żeby nie zdradzić komuś innego. niego. Bardzo proszę. Teraz nie słychać. Chciałam nawiązać właściwie trochę może pogłębić, czy, czy wrócić do, do pytania mojej, czy uwagi mojej przedmówczyni o tym, dlaczego akurat ta wojna jest, stała się powodem dla naszych rozważań na temat zła na przykład, prawda? Bo są wojny na tym świecie przez cały czas się. Dzieją i y, y, okrutne rzeczy się, się dzieją, y, działy y, Hutu Tutsi, y, prawda, Syria. Y, świat nie, 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 nie został zaangażowany w taki sposób y, ze względów politycznych. Y, tu mamy. mamy y, to jest światowa polityka, prawda? Jesteśmy, jesteśmy świadkiem zagrożenia, ponieważ Rosja jest, jest zaangażowana w ten konflikt, jest agresorem. My jesteśmy bardzo blisko, Ukraińcy są naszymi sąsiadami, sąsiadami całej Europy i Europa i świat reaguje. Gdyby to się działo gdzieś na antypodach, mam wrażenie, że nie byłoby takiego zaangażowania świata i, i, i tych rozmyśleń na temat, na temat zła i, przy, i, i konieczności przeciwstawienia się mu. To jest taka, taka jedna, nie wiem, myśl. Na pewno jesteśmy świadkami w XXI wieku upadku autorytetów. Jeśli autorytet moralny, którym powinna być głowa kościoła katolickiego. Papież nie potrafi nazywać zła złem. Ja jestem ateistką. to, to, to gdzie, gdzie, gdzie są, cze, czego słuchać, prawda, oprócz własnego systemu wartości, który gdzieś tam, któremu możemy być wierni i w ten sposób przeciwstawić się złu. Mówić i także to, że mm, Trudno jest nam ogarnąć rozumem otchłań zła, które się teraz dzieje na ziemi ukraińskiej przez Rosjan. Jakby nie jest dla mnie, znaczy ja nawet nie próbuję tego ogarnąć, bo to jest zbyt bolesne dla mojej wyobraźni, dla mojego, dla mojego systemu wartości. I wydaje mi się, że nie jest, nie jest konieczne zrozumienie tego tak naprawdę. Tak bardzo jak konieczne jest powiedzenie nie po prostu zło, jak również nie kłamstwo, na którym, na którym się po prostu żeruje to, to zło. To takie po prostu moje, moje przemyślenia. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Chcesz coś powiedzieć Mirko do tego? Może bym tylko dodała, no w stosunku do tej sprawy jak, jak, jak mamy do czynienia ze złem, jak jesteśmy w stanie uznać, no a też trzeba powiedzieć, że propos no, no, mojego kolegi Wolody no, uh, Rafajenko, że jest no pewnie nie przypadkiem, ale już jest jakaś, no cały, nie by powiedziałbym tłum, ale dosyć potężne środowisko, ukraińskich pisarzy i intelektualistów. I wiem, że nie jestem obiektywnie bo to jest moje środowisko, ja jestem pisarzem, więc zawsze wydaje mi się, że pisarze są bardzo ważne. Ale jest już całe środowisko ukraińskich pisarzy, jak Wolodio Rafałenko, i Serhij Żadan, um, i, i Akiva, no, i Halina Kruk, i tak dalej, um, którzy bardzo się zmobilizowali. Um, no, i który o których wspominałam, który jest filozofem, bardzo się zmobilizowali i zaczęły pisać, robić podcasty now, i byli w stanie albo po angielsku, now, albo, um, albo razem z tłumaczami na angielski, bardzo wrażliwi opisać to, co się dzieje. Natalia Gumeniuk jest, jest bohaterką. No, ta cała za, zaangażowana Jenny Carsey no, i, i te nowe pokolenie pisarzy Jenny to, co oni byli w stanie zrobić, to było coś wyjątkowego. I jeżeli no, mieliśmy ze swoimi no, kolegami, przyjaciółmi u nas, no, którzy zajmują się slawistyką, jeżeli mieliśmy jakąś rolę, to bardzo często, um, jeżeli chodzi o, o uznanie zło, to bardzo często było trochę jak w sensie um, staroświeckiej żydowskiej spadki. Może, no, że, że, że no, często byliśmy w stanie niby za kulisami przedstawić komuś do redaktora, albo do ewentualnie tłumacza, albo zorganizować jakiś forum, albo załatwić you know, coś w w prasie. I no, w każdym w każdej sytuacji wydaje się, że to jest coś małego, to jest jeden tekst, jeden tekst w jednym gazecie albo w jednym czasopiśmiu, to jest jedny seminarium, ale kolektywnie rzecz biorąc, te głosy razem, no Wolodzio Malenko i Tanja Ogarkowa, oni zrobili no może 100 podcastów um, no, z różnymi bardzo ciekawymi ludźmi i ciągle, ciągle, ciągle to, to było jako, i, I oni umieli jako opisać i trafić do ludzi, i no, zredagowaliśmy rzeczy, i braliśmy udział, i, no też ta technologia, no to, że to jest chyba pierwsza wielka wojna, która ma miejsce po, po pandemii. Teraz wszyscy już znamy się na zumia to przedtem ja nie znałam się. No wiem, że przedtem to był Skype i od czasu do czasu, ale to, że wszyscy już byli w stanie zrobić coś z kolegami z daleka, Wydaje mi się, że to też miało miejsce, bo od razu, od razu zorganizowaliśmy różne seminarium, wykłady, spotkania z politykami, no, um, rozprawy dla polityków um, i to było od razu, to było bardzo szybko. Um, I to poczucie, że możemy coś robić razem, mimo dystansu, to miało też swoje, to było swojego epistemologiczne, bo to dało się w taki sposób złapać wszystko w rzeczywistym czasie. Jest jakiś problem, w którym, który tu podkreślacie, blisko, daleko, bo z jednej strony jest jakieś zrozumienie w tym, ale. Pamiętam i je którą wspomniałaś, która przyjechała tutaj do nas przez granicę ukraińską i, i miała problem z takim faktem, że była inaczej traktowana jako Ukraińka na tej granicy niż Syryjka czy inne osoby, które czekały, czyby nie miały szansy przekroczenia tej granicy. Pamiętam jej opowieść z tego. Z tej podróży, więc to też coś nam mówi, kto jest bliski, kto daleki, jak sobie z tym potrafimy. Radzić i też o tym, co mówicie, dlaczego to jest taka nasza wojna blisko. Myślę, że przykład Mirki i Timothy Snydera jest też taki, że wasze zaangażowanie w sprawę ukraińską i otwieranie, przybliżanie jej światu przełożyło się na to, że macie autorytet w mówieniu o kryzysie demokracji w Stanach Zjednoczonych i w Europie. To znaczy, że ta wojna pozwala Zachodowi zrozumieć swój kryzys tra z trampizmem i z faszyzmem europejskim. Czyli, że te, tych rzeczy się już teraz nie da, nie da rozdzielić. Dlatego ta wojna też tak mocno, czego na przykład nigdy nie miała wojna bałkańska. To znaczy ona się zawsze nam wydawała, że ona jest, to, co było zresztą nieprawdą, prawda? ale że to jest jakiś margines, gdzieś tam na peryferiach Europy jakiś etniczny konflikt się toczy. Prawda? Ona teraz już teraz jest w dyskursie jak zmagać się z trumpizmem, prawda? z kryzysem demokracji i tak dalej. Bardzo proszę jeszcze jedno pytanie. Do Pani jako do historyka. Znając historię, badając zdarzenia, które się zdarzyły w przeszłości, bada, badacie Państwo, tutaj odnoszę się do całego środowiska historyków, badacie Państwo, staracie się przynajmniej zrozumieć, jakie czynniki spowodowały, że doszło do wojen, doszło do ludobójstw i tak Jakie Pani by widziała w tej chwili Jaką Pani by widziała rolę dla Was, dla historyków, żeby zapobiec na przyszłość tak wielkiemu złu? O, doskonałe pytanie. Jestem neurotyczną katastrofistką, więc ja zawsze... Ja, jako historyk no, nie jesteśmy prorokami. Nie wiemy, co będzie... No. Nie wiemy, co się stanie, ale wiemy, co może się stać. <laughs> wiemy, co jest możliwe. A ogólnie rzecz biorąc, ten, ten sferę możliwości jest o wiele większy <laughs> niż ludzie się domyślą w danym momencie. Więc ja byłam, absolutnie panikowałam dziewięć lat temu i byłam absolutnie panikowałam, kiedy Trump wygrał. Um, I ja należałam do, do tych u nas którzy nie uważali, że wszystko będzie w porządku. No zaraz, po, zaraz po naszych uh, wyborach uh, w 2016 roku moi koledzy od razu zaczęli mówić, że no to, to, to jest bardzo niedobrze, to jest bardzo zła sytuacja, to jest bardzo niebezpieczne, ale w końcu wszystko będzie w porządku. Bo mami najnajsilniejszy liberalno-demokracja, mami podział władzy. Wszystko będzie dobrze, mami podział władzy, trzeba oddychać podział władzy. No i ja, jeszcze ja raz oddychać podział władzy. A ja myślałam sobie, że Boże, my jesteśmy tak jak ludzie na Titanicu, którzy mówią, no, uważam, że nie, nasz, nasz statek nie może ut utonąć. No inne statki tak, ale nasz, no mi mamy najlepszy, mi mamy naj, 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 najbardziej nowoczesny, mi mamy najpiękniejszy statek, no nasz statek nie może utonąć. Tak, tak. I, połóż, i, 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 i ja byłam... Ja, no, Powiedział własno no to jest coś dobrego, ale to nie jest jakaś magiczna niepansja. Ale ja, ja jako historyk, ja nie wiedziałam co się stanie, ale wiedziałam, że nie ma niczego takiego, jak statek, który nie można utonać. Każdy statek może utonąć. Niestety. <grym> um, więc ja zawsze jestem raczej no, trochę spanikowana. I też to jest... Mój stosunek do Rosyjskiej Opozycji to jest a, to też ma wpływ na ten stosunek, bo 6 stycznia 2021 roku byliśmy o włos o udanego zamachu faszystowskiego u nas. O, o włos, no, 6 stycznia o, to mogłoby się toczyć inaczej. Now, teraz, wszystko, teraz jest represja na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, jest zawsze dużo represji. To jest ta cała freudowska historia tak zemstwa tego, co zostało zrepresjonowane. Ale wiem, że to, że moglibyśmy u nas bardzo łatwo przegrać. Um, I ja wtedy byłam w stanie no ze Stanów. Ja, ja już mniej więcej wtedy zryzyłowałyśmy się z mężem, że jeżeli Trump wygra znowu, to już byliśmy, to już ten, ten, faszyst, ten, ten faszystowski stan, to już był namacany, odczuwać. I ja, ja, ja powiedziałem, że już nie mogę. Już nie chcę, żeby rzeczy mieszkali w takiej sytuacji. Już nie mogę. No już no wiemy, jakie są możliwości. Ja nie chcę wrócić. Um, więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji, tak nasze koledzy w innych krajach mogłyby no, z tym samym prawem powiedzieć, że my nie chcemy się na tej samej scenie rozmawiać z Tobą i rozmawiać z Wami. Bo ja mogłabym sobie wyobrazić, že my moglibyśmy się przegrać wtedy. I to, co się stało u nas, to te dzieci, którzy byli na granicy, te uchodźcy, którzy zostali ta, tak, tak, z granicy, -so, um, z granicy z Meksyką, um, so, um so me 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 granice, um, no podczas tej administracji Trumpa, no Zabrano dzieci od rodziców, uchodźców od granicy, rzucono tych dzieci do kwatek no oni tam zostali, zatrzymali w zupełnie nieludzkich warunki. niektórzy umarli, nie mogli znaleźć rodziców, byli stromatizowani, to było zupełnie... Yeah, to mi przypominało taką historię o Holokostrze, którą słyszałam jako dzieckiem, które się wychowało w żydowskie gminie so mi, mi z odcałowanymi z Holokostru, z zakłady. Um, I myślałam sobie, że Boże, mi jesteśmy mi widzi, teraz mi zrobimy coś podobnego do innych ludzi. No i ja byłam ja miałam swoją odpowiedzialność i swoją no, współwinę za to jako obywatelka tego kraju. No, oczywiście nie byłam za, oczywiście nie zgłosiłam za Trumpa, oczywiście protestowałam, zaangażowałam, no, no, chodziłam na demonstracje, ale ale ja znam rosyjskich opozycjonistów, którzy zrobili to samo, a jednak oni przegrali momentalnie, jak w Białorusi oni przegrali momentalnie, mimo to, że byli o wiele odważniejsi niż ja. Ja nie miałam ochoty pójść do więzienia. Ja byłam, często byłam w demonstracji ze swoimi dziećmi, ale ja zawsze byłam świadom tego, że w momencie, kiedy robiło się naprawdę niebezpiecznie, ja bym uciekła z dziećmi. No ja, ja, zna, ja, ja znałam swoją granicę, że ja, byłam, że ja byłam w stanie zrobić to, a nie tamtego. Um, więc nie czuję się, że jestem w jakim moralnym pozycji, by powiedzieć do innych, że ja byłabym odważniejsza. Bo byliśmy o, o włos, o, o włos od zamachu faszystowskiego u nas a to nadal może się zdarzyć. No to nadal nie wiadomo, co będzie z Trumpem, nie wiadomo, co będzie z ruchem faszystowskim u nas. Wszystko jest niestety możliwe. Drodzy Państwo, y, mamy y, rozmowę z osobą, która y, nie tylko pisze o tych sprawach, o których tutaj rozmawiamy, ale też pozwala mówić, udziela głosu. Ta wielka sztuka y, Marcy Shore polega też na tym, że, bo to czasem jest tak, żeby przełamać milczenie, Potrzeba kogoś z zewnątrz, jak dobrze wiesz, do budowania mostu. To, to, to znaczy, to ostranienie też się przydaje w taki sposób, że ty, jako niewierząca Żydówka z Ameryki, potrafisz otworzyć, dać szansę otwarcia głosu ludziom z Ukrainy i nie tylko, co wydaje mi się jest wielkim darem i w ogóle jednym ze sposobów zmierzenia się z, ze złem w świecie dzisiaj. I myślę, że taka rozmowa jak dzisiaj, którą prowadzimy z taką pasją i tak, tak. długo. Mogę tak. powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no, a propos tej, tej roli świadki, bo jestem, jestem, najbar... <grym>, jestem najbardziej dumna um, no, z, um, z tej wymiany listów um, między amerykańskiego poeta, um, który się nazywa Dwayne Betts, a Serhigo Żadana, który byli. No takie spotkanie, które by chyba nigdy nie miało miejsca. To są dwa wyjątkowi ludzie, um, no i poeci. I to, że um, nie wiem, czy, czy trzeba odpowiadać na całą historie, bo wiem, że robi się późno, ale jak chciałbym polecić te wymiany listów po polsku dla Państwa, może Ty możesz um, krótko wytłumaczyć, o co chodziło, bo Ty przetłumaczyłaś ten. I on, ta wymiana się w gazecie wyborcze ukazała między czar afroamerykaninem, poetą, który doświadczył więzienia w Stanach Zjednoczonych i Sirkiejem Żadanem o, o tym, jak, jaką postawę zajmować wobec przemocy, czy brać broń do ręki, czy nie, i jakie to ma konsekwencje. To jest zresztą ta niezwykła sytuacja, bo mówiliśmy tutaj o winie, o tym wobec Rosji, że tam nie jest ciągle to rozliczone. Ale muszę Państwu powiedzieć, i Mirka chyba to poświadczy, że rozmawiając z Ukraińcami, oni cały czas mają poczucie winy. To jest cały czas ta sytuacja, w której ludzie wrażliwi wie wiedzą, że są w sytuacji takiej, w której nie czują się w żaden sposób komfortowo, moralnie. Yy, I tak dalej. Natomiast brakuje tego cały czas po tamtej stronie. To jest ten też paradoks, prawda? Że to poczucie winy jest często po stronie ofiar, yy, a nie po yy, bezwzględności. Agresora. Więc bardzo polecam tą korespondencję, ale oczywiście to jest ta Marcy Shore. To znaczy, bez niej tej wymiany listów by nie było i bez tego poczucia, że oni muszą, jak pamiętam, wytłumaczyć, oni muszą ze sobą porozmawiać. My musimy im dać głos, prawda? Oni się nie znali wcześniej i, i gdyby nie Marcy Shore, nigdy by tej korespondencji nie było, ale to jest jeden z takich okruchów działań, które myślę, że tej tej sile zła po prostu się potrafią przeciwstawić, tak jak myślę, że to nasza rozmowa dzisiejszego wieczoru, że to jest ten kamyczek, który nie, którego nie powinniśmy rozlekceważyć. To są rzeczywiście te momenty, kiedy budujemy w sobie jakąś, jakieś antybakterie, żeby temu nie ulegać i tak jak powiedziałaś, bo czasem nie potrafimy tego nazwać, ale czujemy, to jest bardzo tak, jak o tym pisał Tischner i Kołakowski, że nie mamy definicji zła. Wiemy tylko, że ono jest, bo ono nas dotyka, ono wchodzi, prawda, i, i doświadczymy, więc nie jest rzecz w tym, żeby je zdefiniować, wyabstrahować i tak dalej. Ono po prostu działa i musimy działać przeciwko. Tak jak Gandhi mówił, to jest to słowo, które weszło do naszego języka i chyba nie do końca jest ciągle rozumiane, a himsa, co przetłumaczyliśmy jak non-violence na nasz język, tylko, że himsa to jest zło, w sanskrycie. A himsa to jest przeciwstawienie się złu. Każdą drogą, czasem bez przemocy, czasem z przemocą, ma być skutecznie. Raz Gandhi odkładał broń i uważał, że skuteczniejsza będzie nieużywanie przemocy, a raz stanął na czele zbrojnego powstania przeciwko brytyjczykom. Czyli mniejszym złem chciał zbalczyć? Tak, bardzo... tak. I nie możemy tego też zacierać, nie możemy tego fundamentalizować w sensie non violence, prawda? To znaczy i, i patrzeć na Ukraińców jako na tych, którzy używają przemocy, prawda? Ja mam w ogóle problem z, z tym pojęciem, prawda? Określenia samoobrony jako przemocy, prawda? Więc to no są to kolejne kwestie, które, które siedzą w języku, prawda? Yy, yy, również naszym. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Marcy Shor była naszym gościem.